Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, bardzo dobrze wiemy w czym, jak, co, o co tutaj chodzi. Kontynuujemy nasze działanie w Expeditions. Jesteśmy chwilę po taksówce. Trzeba się pobawić nieco bardziej tym wozem, bo przyznam, może tego brakowało mi w Taxi Life, że czułem takie ograniczenie z powodu przepisów drogowych. Pobawić nieco bardziej... O! Ze sobą się bawić nie będę. No, jakoś te przepisy drogowe... Czułem w nich ograniczenie. To zakładam, że tutaj będzie przyjemniej. Jak Staszka... A, no ja tam nie wiem, nie słuchałem, co tam Staszek mówił. Ojej, ale to Staszek takie słowo, to ja nie wiem, czy powinienem grać wtedy. No, z nim. Chcę horror na live'a, przeżyję. No... Sniper Elite? Jak wrażenie po tym tytule? Kurczę, nie pamiętam, czy piątka, czy czwórka? W podobnych klimatach Sniper Ghost Warrior, ten ostatni był fajny, nie wiem, czy to była już dwójka, ale pamiętam, że się dobrze w nim bawiłem. Co do Sniper Elite, też było niezłe, chociaż chyba mieliśmy tam parę problemów z bugami. No, ale zobaczymy. Co z następną częścią? Następna część pewnie za 2-3 lata, jakoś tak patrząc, jak często się pojawiają. Co bierzemy za misję? Co dwie głowy? No może co dwie głowy. Tereny podmokłe, budowa mostu, dwie ciężarówki. A, dwie ciężarówki. Ale jak rozumieć dwie ciężarówki? Za każdym razem, gdy myśleliśmy, że udało się znaleźć ostatnią kamienną głowę, jakiś turysta odkrywa kolejną. Ile ich jest i dlaczego są wszędzie? Tak czy siak to woda na marketingowy młyn. Więc może pstrykniesz kilka fotek, ale dlaczego dwie ciężarówki są nam potrzebne? Panele ładunkowe bok. Nie wiem, jak rozumieć te dwie ciężarówki. To jest dość skomplikowany układ, chyba że w misji będą występować dwie ciężarówki, bo na przykład jakąś będziemy musieli ratować. Ale to w takim razie, co byśmy mogli wziąć? Bo tu teoretycznie wszystko się nadaje, tylko z tym jak wszystko, to już wiemy, że trzeba uważać. Co nam tak... Czym się najlepiej jeździło? Kokot Cayenne był niezły. Sprzętu żadnego nie musimy brać ze sobą. No i ten nie pamiętam, czy mi się podoba. On był dość nisko zawieszony, no, z tego co pamiętam. Ale jest gotowy do jazdy. Aceton był spoko. W sumie może jak mamy do wody wskakiwać, to taki aceton byłby całkiem niezły. Jeszcze jakby pozwolili nam go zmodyfikować. Pokaż modyfikację, dostosuj. O, przydałyby nam się snorkel, niski snorkel, no to chociaż tyle, nie? Myślałem, że będzie miał dłuższe, większe, ale niestety nic z tych rzeczy. Silnika żadnego nie odblokowaliśmy, no dawno nie było żadnych nowości. Ale myślę, że co by się nie działo, warto wziąć acetona, bo on tam się wszędzie właduje, chociaż potrafi prawo-lewo się bujać. Paliwo, nie? Jak zwykle i części zamienne. Czy polecam tego Mudrunnera czy Expeditions? W pierwszej kolejności SnowRunner. Jeżeli ograło się SnowRunnera wzdłuż i wszerz i na więcej nie ma ochoty, no to wtedy jak najbardziej Expeditions będzie też cieszyło. Ale jeżeli się nie ograło SnowRunnera, to ja bym brał SnowRunnera. No myślę, że dużo bardziej rozbudowane, ma dużo więcej fajnych rozwiązań do zaoferowania. Przynajmniej na tym etapie, no bo jesteśmy świeżo po premierze Expeditions, więc tutaj też parę rzeczy cały czas jest rozwijanych. A weźmy jeszcze do niego tego Kokot Cayenne, dawno nim nie jeździliśmy. Sprzęt. A tutaj tyle co to. Jak będzie trzeba, to tamten nas podniesie. A resztę rzeczy mamy. No dobra. To dwie ciężarówki tak chcieli. No zespół na bank hydrolog idzie, bo będziemy trochę tam w wodzie sobie jeździć. Do tego druniara też chyba będzie spoko. Podnośnik? Nie. Tu jest operator droniara i jeszcze mógłby wpaść mechanik, spalanie, uszkodzenie. Może kotwica, odległość mocowania, uszkodzenia poza kołami. Dobra, i mechanik. I mamy ekipę. Obecnie SnowRunner, przy tej ilości map to zabawa na kilka tysięcy godzin. No na upartego pewnie tak, ale no dlatego wydaje mi się, że SnowRunner... Jeżeli ktoś nie grał, no to lepiej od niego zacząć. Będzie taniej, nie wiem czy jeszcze jest SnowRunner w promocji. Do niedawna był za 49,99 na Steamie, może wciąż jeszcze jest.
I grając SnowRunnera można na przykład poczekać na promocję Expeditions. Nie, już wrócił do 99,99. Jedynie jest ta edycja jest 3-letnia. Chyba, że 3-letnią edycję brać, to tam ma przecenę 43% albo 2-letnią. Albo zresztą pewnie rozglądając się po sklepach, to SnowRunnera można kupić PC, gdzie tam jakieś tam ceneo, jak tam te ceny SnowRunnera wyglądają. Nie z kluczykowni, tylko pudełko. Ile ktoś jeszcze sprzedaje pudełka? Ale w jakichś takich zwykłych PS5? Nie, to już pudełek nie sprzedają. Ale na konsolę jest tanio. Za 75 zł na konsolę, zresztą używki pewnie jeszcze taniej gdzieś na Allegro. Znaczy używana wersja, nie? Żeby nie było. No, spoko chillerka na konsolce. Tak mi się wydaje, że właśnie Expeditions też myślę, że z czasem będzie zyskiwało i na popularności, i na pozytywnych ocenach, ale no potrzeba trochę czasu, żeby i połatali niektóre błędy i dodali nieco więcej zawartości też, jeżeli chodzi o wozy i tak dalej. No, było nas ponad 600, teraz 115 szybko uciekają. No, ale nie, no to tak zawsze jest po przerwie. Zresztą, no, chyba dobrze, że to tak działa, bo przynajmniej po przerwie zostają osoby, które są zainteresowane live'em czy daną grą, a niekoniecznie z rozpędu gdzieś zasiedziały się i nie poszły spać wtedy, kiedy miały. No, mamy chyba wszystko. Wyślij, lecimy na ten teren. Wielkiego wyboru nie ma, nie wiem, którym jechać najpierw. Może Tuza weźmiemy sobie i startujemy z nim. Zacznie ekspedycję. Mam nadzieję, że foteczki możemy robić czymkolwiek. Przechodzę obecnie gry, które kiedyś oglądałem u ciebie. Teraz mam na warsztacie Two Point Campus, ale chyba za ambitnie podchodzę do sprawy, bo aż PS5 się zacina. A jak sama gra na padzie w Two Point Campusa? Bo tak. O, Miłka, gdzie idziesz? Kuweta czy jedzenie? Nim odpalę silnik, Miłka, bo tak paliwo ruszy, to już. Nie ma, zmiłuj. Co dwie głowy, wykonaj drugie, wykonaj pierwsze. Największy problem, rozumiem, tej misji dojechać tutaj. Dobra, zaplanujemy sobie trasę. Nie powinno być tak trudno, chyba. Chociaż na pewno łatwiej by było mniejszym wozem. Z drugiej strony, jakby tu gdzieś przekroczyć tę rzekę, jeżeli jest taka możliwość. Gdzie tu mamy dojechać? Tu, czyli tu. No tu jest przejazd niby. Powinniśmy się chyba pchać na znane nam drogi. Z drugiej strony, tu będzie coś nowego. Nowe wyzwanie. Tu zjedziemy jakoś na jedynce. Cyk, cyk. Tu obróćmy. Tu będzie zjazd? Gdzieś między drzewami mam nadzieję, że będzie. Nie wiem jeszcze, który wóz wziąć na tę przeprawę. Ale jakby miało być głęboko, to chyba lepiej tym co mamy teraz. Trochę większe zanurzenie jest w nim możliwe. Z drugiej strony jazda nim wzdłuż brzegu różnie może się skończyć, bo on taki lubi się przechylać. Nie? O, to wszystko takie się wydaje. Te kłody rozrzucone jeszcze mnie martwią. Czy uda nam się je ominąć? Będę starał się to zrobić. No i jak dojedziemy tu, no to jesteśmy w domu. Nie? To cyk, cyk i już tam jedziemy po fotki. Dobra, to nie ma co tak planować daleko, bo się okaże, że i tak będzie trzeba zmienić nasze plany i tyle, co z tego wyjdzie. Negocjacja DLC do Iron Harvest. Kurczę, marzy mi się trochę, żeby w tym roku udało się coś takiego tu zmajstrować, ale czy wyjdzie? No, niby mówię, że marzenia są po to, żeby je realizować, ale wiadomo, że marzenie jedno, życie drugie. Mimka mnie kocik. No ale właśnie dalej nie wiem, po co ona tam poszła. Czy kuweta, czy jedzenie? Chociaż jedno nie wyklucza drugiego ostatecznie, póki nie wróci. Teraz ogra Ironka. No, zaraz po Sekiro i Mass Effect. No zobaczymy. Ej, wróciła, czyli poszła jeść tylko. Mamy tu jakiś delikatny zjazd. No podoba mi się to, że w końcu między tymi drzewami gra nie gubi klatek, nie spada na te 30, bo już mnie zaczynała denerwować ostatnio. Znaczy ostatnio już to naprawili, ale przedostatnio zaczynała mnie denerwować. Dobra, jest niski bieg. Czy on działa? W życiu nie chciałbym się znaleźć na miejscu kierowcy.
No dobra, może uda nam się zrobić jakiegoś backflipa, frontflipa i wrócić do gry. Stoj, 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 stoj! Odkrywasz podejście, no. Ale w jakim wielkim stylu, nie? To podejście. Dobra, dobra, okej. Okay. Uch. Lawina jeszcze nam tu leci. Bitrate, a no, bitrate będzie umierał tu na Twitchu, to szczególnie. Czemu nie możesz... Już myślałem, że zepsuł silnik, no kurczę. Lekkie przytarcie i już problem. Później gra się trochę rozwija, bo generalnie prowadzi się całą firmę taksi i trzeba zarządzać flotą czy personelem. No właśnie, może tylko pytanie, czy tego zarządzania jest na tyle, że faktycznie to jest fajne. Czegoś mi zabrakło w tej grze, bo przecież graliśmy wiele symulatorów, ale jakoś nie czułem tej potrzeby, jak to w niektórych symulatorach. Co jest? Koło nam nie działa. Dawaj 4x4. Nie czułem takiej potrzeby, jak w wielu symulatorach tego rozwoju. No to jest dziwne. No na przykład... O, nie wiem, czy chcę tak skakać. Na przykład House Flipper. No już bardziej tam te kwestie ekonomiczne mnie jarał. Zwolnij, zwolnij, zwolnij! Ach, kurczę! I gleba, ale jeszcze stoi. No, dajesz. Dobra. No nie tak miał wyglądać początek naszej podróży. Ale jak to mówią, złe, dobrego początki, czy jak? Widzę dłuższe misje, to zobaczymy. No, to tak mi się wydaje, że im dalej w las, tym więcej będzie kombinowania z tym zjazdem. Co prawda, no nie wiem, czy ten skrót to był dobry pomysł. Zawsze skręcaj koła w tę stronę, w którą auto się kopie i trochę gęsto. To w momencie paniki to się nie myśli. Chociaż chciałbym kiedyś, w wolnej chwili, sobie pójść na takie szkolenie z jazdy po lodzie czy po mokrej nawierzchni, to się jakoś nazywa. Tak, żeby sobie wyrobić pewne nawyki w takich niekontrolowanych sytuacjach, albo nawet jeżeli nie nawyki, to żeby chociaż trochę ogarnąć, jak to wszystko wygląda. No, życie mi uratowała wiedzę, jaką wyciągnąłem z nauki jazdy i kto by pomyślał, że ten gość, który w sumie prowadził u mnie naukę jazdy, niezbyt... jakby... W bardzo to... O, inaczej, tak żeby ładnie to określić. W bardzo uproszczonym i skróconej formie to szkolenie przeprowadził, to jednak wyciągnąłem z niego... Fajna osoba nas przodu, tak. To są dwie, podnieś na pół. Wyciągnąłem z tego szkolenia rzecz, która być może nawet na trasie uratowała mi kiedyś życie. A mianowicie, gość powiedział, że jeżeli jesteś na zakręcie i czujesz, że tracisz przyczepność, to broń Boże nie hamuj, tylko dodaj gazu. No i miałem raz w życiu taki zakręt, gdzie też to człowiek był młody, głupi, jechał za szybko. I ja wtedy jeszcze multipli nie miałem, więc wiadomo, że tych wszystkich systemów nie było. Wspomagających jakieś ESP i tak dalej, to tego nie było. Jak w multipli. I raz mnie tak wywaliło na zakręcie, że wyrzuciło mnie na przeciwległy pas. Z przeciwka jechał samochód ciężarowy. Tylko mi dawał długimi po oczach. No i wtedy pierwsza myśl była taka, hamuj, nie? Hamuj i wróć na swój pas. Ale druga była, bo ja zawsze jak jestem chwilę przed wypadkiem, to mi się takie slow-mo odpala. Wtedy pojawiła się druga myśl, a mianowicie, no, pan Roman w moich uszach zabrzmiał, że dodaj gazu. I najlepsze jest to, że dodałem wtedy gazu i faktycznie wróciłem na swój pas. Kumpel, z którym jechałem, był blady, także jak później jeszcze 20 minut dalej jechaliśmy, to się słowem nie odezwał, nie? Najlepsze jest to, że powiedział mi po wszystkim, że kurczę, uratowałem nasze życie, nie? Pomijając fakt, że chwilę wcześniej doprowadziłem do sytuacji, w której możliwe było jego skrócenie, no to i tak miło, że na dobrą sprawę tak optymistycznie podszedł do tematu, że w sumie to uratowałem nasze życie, a nie, że prawie doprowadziłem do czegoś gorszego. Nie było wtedy SP. Ojej, to był samochód gdzieś z 2000 roku, jakiś Peugeot. No nie wiem, czy... No nie miał chyba SP wtedy. 206cc z 2000.
No. Jak to jest głęboko? O, a my sobie. O, halo. A tu miał być przejazd na drugą stronę. Którędy tu można przejechać na drugą. Halo, woda. Co jest? Może tam jest przejazd? Zawsze jestem, jak jestem przed. No, bo to znaczy, ja miałem w życiu 3 razy sytuację. 3 razy miałem sytuację taką przedwypadkową. Z każdej udało się wyjść, ale za każdym razem miałem. A dzień dobry, dzień dobry. Za każdym razem chwilę przed miałem takie mega slow-mo jakby odpalone. Ciężko to. No, ciężko mi to wytłumaczyć, ale nagle się pojawia milion myśli, co mogę zrobić, taka analiza pobocza, tutaj prawo, lewo i tak dalej. Jak w jakiejś grze się czuję, nie? W takich sytuacjach, ale i tak mimo wszystko no, nie chciałbym do nich doprowadzać i nie doprowadzam. Niebezpieczny poziom, woda, tam się znają. A najgorsze to tutaj będzie skok. Nie wiem jak ta woda w tym miejscu. No, o jest nieźle, czyli to był dobry pomysł, żeby tu podjechać. No. Ale ostatecznie to jedno wydarzenie, ja wtedy miałem 18 lat. 18? Ile się ma przed maturą? To było jakoś pół roku przed maturą. To było jedno wydarzenie, które ostudziło mój zapał do szalonej jazdy. Nie, aż tyle to nie. 8-8 jest ten rocznik. Ale to było jedno wydarzenie w życiu, bo wcześniej, o, nim do tego nie doszło, to tak lubiłem sobie gdzieś tam bardziej przydusić na ekspresówce i tak dalej. Zgodnie z przepisami, nie? Ale na przykład wyjść z piskiem opon, ze skrzyżowania i tak dalej. Jakieś tak kusiło, taka młodzieńcza, szalona jazda. Na szczęście ta jedna sytuacja, i to dość szybko po tym, jak prawko zrobiłem, no, zmieniła całe moje podejście do jazdy samochodem i od tamtego czasu no już jeżdżę mega przepisowo. Więc dobra strona całej nieciekawej sytuacji była taka, że zmieniłem swoje podejście do jazdy o 180 stopni. Dzień dobry. Kaporale, ja jestem z maja, czyli trochę do jesieni brakuje. Trochę do jesieni brakuje. 36, no 36 w maju będzie jakoś tak. Można liczyć. Damy radę tu przejechać? No chyba nie jest aż tak głęboko. No, więc cieszę się, że w tej całej lekcji nie zakończyło się to gorzej. A lekcja na całe życie i nauczyła pokorę, jeżeli chodzi o jazdę samochodem. Że to jednak nie jest zabawa. Ja po co najmniej 10 czołówkach wciąż jadę za dużo. Chyba lubię adrenalinę, nie wiem. Znowu miałem takiego kumpla, ej, to on trochę starszy. Niekoniecznie mądrzejszy, ale starszy był. I też ja miałem wtedy 16 lat, więc on nas woził nad jezioro. I miał kadeta bodajże, takiego leciwego już. I najgorsze jest to, że uwielbiał wchodzić na ręcznym. No, nie wiem, tam gdzieś kombinował, to się naoglądał za dużo jakichś tam filmów czy coś. I tak szarżował tym samochodem i pamiętam jak mu właśnie, kurczę, długo by tłumaczyć jak wygląda wjazd na jezioro, ale to tak jedzie się taką główną drogą i nagle jest taki zjazd na taką szutrową w prawo, takie powiedzmy 90 stopni, a główna droga jedzie sobie dalej. No więc nie dość, że wyprzedził, ledwo co wyprzedził ciężarówkę, w sensie tira, mówiąc potocznie, na zakręcie, po wewnętrznej, bo nie był w stanie jej wyprzedzić na prostej, bo aż tak szybko nie jechał, czy nie był w stanie się aż tak rozpędzić, więc po wewnętrznej wyprzedzał tira, już ja byłem blady wtedy. No to chwilę przed tym tirem był już, znaczy po tym jak wyprzedził, był zjazd na jezioro, więc cyk, ręczny i chce wejść tak ostro, jak gdyby w ten zakręt, znaczy on chce wejść, nie że ja. No i wchodzi w ten zakręt na tym ręcznym i mu samochód zgasł, a za nami tir rozpędzony. No i też tylko tyle co trąbi, że już nie wyrobi, żeby zahamować. No i ten szybko odpalił silnik i do dzisiaj czuję ten podmuch wiatru, jaki nam przeszedł, jak nas jeszcze poruszył. A ten samochód, jak on tam zjeżdżał i ten kawałek się przesunął na tyle, że ten tir był w stanie nas jeszcze wyminąć i jakoś z tego wyszliśmy. Ale to było. Więcej już z nim do samochodu nie wsiadłem w życiu. To był
ostatni raz, kiedy razem jechaliśmy. Ale żeby było zabawne, to wcale niewiele go to nauczyło. O czym rozmawiamy? A o sytuacjach samochodów, nie? Co kto w samochodzie robił w życiu. No, nic go to nie nauczyło i w życiu on chyba rozbił 4 samochody już. A najlepsze jest to, że niedługo potem, jak on miał tego swojego kadeta, to go rozwalił na ekspresówce. Jeszcze ma artykuł, miał z gazety wycięty, do dzisiaj wisi u niego w pokoju, bo wjechał między 2 tiry i z niego został taki samochód, to do kasacji od razu pojechał. Tak. Niewiele z tego samochodu zostało, tak zgniecionym między 2 tirami, a on, jak to mówią, głupi ma zawsze szczęście. Skończył tylko z połamanymi żebrami. Czyli myślę, że mała kara jak za to, że z samochodu nic nie zostało. Tam nawet na części się nie nadawał. No. Automat, więc nie może zgasnąć, polecam. No ale to był jedny czas. To nie dość, że to był gdzieś 2000, tak jak miałem 16 gdzieś lat, to ile to, nawet nie, to chyba końcówka gimnazjum nie było, mogę mieć 15, no mniejsza z tym o szczegóły, to był gdzieś jakiś 2003, 2004 rok, part życia. No nie bez powodu robił 13 razy prawo jazdy, ale najlepsze jest to, że robił 13 razy prawo jazdy, i uważał, że to jest wina egzaminatorów, a nie jego, że on jeździ bardzo dobrze, tylko egzaminatorzy gdzieś tam wyłapują jakieś głupoty i nie chcą mu tego prawa jazdy dać. To nie ma 16 lat, no jakoś tak wyszło. Ja słyszałem kiedyś, że 13 raz jest za darmo. Może uznał, że to szczęśliwe, no to... Ja na punciaku zdawałem jeszcze prawko. Ale możemy jechać. Gdzie te taksówki? A nie zmieniłem tytułu? Nie, no to taksówki zakończyliśmy, ale tytuł już chyba powinien być ok, przeładowany. Taksówki już live'a skończyliśmy. No nie porwała ta firma taksówkarska, może to nie jest zawód dla mnie. Wolę jeździć po dziurach. Ale właśnie nie wiem, co jest tam takiego dziwnego, no bo tutaj też teoretycznie się jeździ. Może to, że nas przepisy to nie dotyczą czy jak, ale no w Expeditions czuję taki fajny chillout. Ja tam czułem, że muszę cały czas patrzeć na światła, na innych uczestników ruchu. Jeszcze ci inni nie patrzą na nas, nie, to takie... Różnie... Później to się kończy. Jak my chyba będziemy musieli inaczej pojechać? Tutaj na dół. Kurczę, a jak to jest tu u góry? Wrzuciłbym jedynkę i tam wjechał na spokojnie. Tak na początku. No nic, spróbujemy podjechać. Albo inaczej, drona wyciągnąć, zobaczę jak to wygląda. Wyłącz silnik. Expeditions bardziej przypominał polskie drogi. No może, może. Ile najwięcej jechałem? Nie wiem. Mi samochód do czysto? Nie, ja chyba nawet 200 nie przekroczyłem nigdy w życiu. No więc... nie miałem na czym. To najszybsze auto, jakie kierowałem, to miał silnik 2.0. TDI 140 koni, no to co można na 140 koniach wyciągnąć? Zresztą i tak przez Google... Nawet nie byłbym w stanie określić, jak szybko jechałem w życiu, bo dowiedziałem się dopiero po latach, jak zainstalowałem mapy Google, co jest dość niebezpieczne, ale dowiedziałem się, że mój samochód jakby zakłamuje prędkość, tę wyświetlaną na liczniku, i to im szybciej się jedzie, tym bardziej zakłamuje. Że już gdzieś tam powiedzmy przy 130 km, to on pokazuje 130, a tak naprawdę jedzie 120. Więc... Fajnie, bo może przez to nie dostałem mandatu w życiu. Za prędkość, czy ogólnie za jazdę samochodem, więc tutaj plusik dla pomysłodawcy tego, żeby tak przekłamywać prędkość.
Ale z drugiej strony, jak się już dowiedziałem z Google'a, że jadę wolniej, w sensie, że ta prędkość jest przekłamana, no to teraz już dodaję te 10% wartości, nie? Czy tam te 10 kilometrów. Teraz już wiem, ile mogę jechać przepisowo. Kiedy Demonologic z ekipą, no to już pałeczka po stronie Arlinki jest. Kiedy ona powie, że chciałaby z nami zagrać, to będziemy grać pewnie. Ale to jeszcze Arlinki pytać i namawiać. Generalnie jest minus 5. No do setki, to tak widziałem, że jest takie minus 5 na godzinę, a powyżej setki to już tak bardziej minus 10 wjeżdża. Każdy auto ma trochę przekłamany licznik, ale wydaje mi się, że całkiem okej, że tak to jest rozwiązane. Może niepotrzebnie Google oszukuje, ale może musi oszukiwać, żeby no nie było, że coś się nie zgadza. No. Bo na mapach Google teraz też pokazują te prędkości i tam coś mi nie pasuje, coś mi śmierdziało, że to nie do końca tak działa, czy wygląda jak na tym, co mi samochód pokazuje. Dobra, foteczki. Wykonaj zdjęcie kamiennej głowy. Ej, ostrość, ale wracaj, bo ja to bez ciebie to nie zrobię zdjęcia. Ja miałem służbówkę 6-7 litra, ale max to 140, bo to dotrze. Ile to musiało palić? Co tam mamy? Kurczę, tak jakiś Ford, ale to wciąż nie jest głowa. Gdzie oni te głowy mają poukrywane? Może dronem powinienem najpierw ją znaleźć, żeby w ogóle wiedzieć, czego szuka. A chyba, że tam są. O, tak. Jak te amerykańskie głowy, no to tylko w Karpatach. Tu jest. Ach, tu jest ta kamienna głowa, już cię widzę. No. Nie fajna gra, ale jak na content, który w niej jest, porównując z SnowRunnerem, trochę droga. No, tylko właśnie to ja mam zawsze taki problem, czy możemy porównywać te ceny. Bo z jednej strony, tak, jakby odnosić bezpośrednio nawet do ceny premierowej SnowRunnera i to, co tutaj mamy, jest drogo, ale z drugiej strony, koszt tworzenia gier tak poszedł w górę, że trochę mnie to przeraża, jak to te szczególnie duże firmy, które robiły gry AAA, rozwiążą. Na przykład Sony, nie? Bo ryzyko niepowodzenia gry jest, no, zawsze jakieś dość spore, a cena jej stworzenia poszła mocno do góry. No i. Nie wiem, zastanawia mnie, jak po tym roku będą wyglądały te różne pułapy cenowe. Znaczy, zakładam, że AAA już nie podniosą, ale na przykład kontra wyszła teraz. No taki można powiedzieć indyczek. Kontra kosztuje 185 zł bez promocji. W życiu bym nie pomyślał, że ta gra może być tak droga. No, to jest kontra, halo. Nie wiem, co tam musi być w tej kontrze takiego, że to aż tyle kosztuje, no ale. No może jest tyle warte. O, to jeszcze nie koniec. Etap kończy. A, zbadaj teren. Ale co? A, po to nam drugie. Tak, tylko że drugie auto. Gdzie jest nasza baza? Myślałem, że po to nam drugie auto jest, tylko nasze drugie auto to stoi tam. To niewiele to pomoże. Ale jakbyśmy sobie przejechali tędy, ale wciąż nie wiem, po co nam druga ciężarówka była potrzebna. Oszukali, zapłaciliśmy żeby zabrać ją tutaj na spacer, a wyjdzie na to, że niepotrzebnie. Spróbowałbym zjechać tędy, tylko co, to już później nie będzie jak zeskoczyć z tej górki, jakby pojawiła się taka potrzeba. Nie, no to musimy chyba to wzdłuż brzegu jakoś się później przecisnąć. Najgorzej, że to ten brzeg może być taki, on wydaje się być trochę pochylony, co na ten wóz, no to nie jest najlepsza opcja.
Tak niewiele zabrakło, żeby to zeskanować dobrze już wcześniej, ale to. Mamy droniarę o dużym zasięgu, więc może ona będzie w stanie dolecieć i to przeskanować, nie? Jednak to zawsze też jest jakiś bonus. Podobno kontrę można przejść w 2 godziny, ma 8 poziomów. No to teraz 185 zł za 2 godziny gry. Jedź górą i przy końcu zjedź. W sensie, że tutaj wrócić. Tylko właśnie nie wiem, jak to z tymi zjazdami. No teoretycznie tutaj by było. Ale wydaje mi się, że jak pojedziemy tędy, to może ten dron, bo on teraz potrafi dużo dalej polecieć, więc może ten dron nam zahaczy o to miejsce z misją. Normalnie to ma 80 metrów zasięgu, to jest tyle co nic, a teraz ma 280, jak ta babka tutaj jest. Liczę, że będzie mógł coś zdziałać. Pierwsze, że gry na PC nie są na DVD, a tym bardziej Blu-ray. O, Gothic ma być na DVD, ale to bym się nie zdziwił. Ja bym się nie zdziwił, jakby Gothic wyszedł na zasadzie, że tam jakieś pliki instalacyjne takie, trochę na zasadzie jak Call of Duty wyszedł na DVD, że tam tylko plik rozpoczynający pobieranie jest albo coś. Ale nie wczytywałem się, może mają całą grę na DVD, chociaż patrząc na dzisiejsze czasy i to ile te gry potrafią zająć, no to na pewno nie na jednej płycie. Nie jest tak źle tutaj na tym brzegu. Wydawało się, że będzie gorzej. Metro Exodus na PC dawali w pudełku Launcher Epic. No, właśnie. Ale jak gra ma tam, załóżmy, nie wiem, 60-80 giga, no to na DVD, no jakby nie kombinować, no nie da się. Dobra, zobaczmy, czy stąd nie jesteśmy w stanie już tym dronem tam dolecieć, bo dalsza trasa wygląda trochę jak problemy. Czy lornetka nam odkrywa teren? A też odkrywa, o. Wejście tam, max zbliżenie. Ej, lornetka, odkrywaj teren. O, 62. 67, lepiej niż dron, nie? O, tam coś jest. A, to ten podjazd. Lawina, okej. Dobra, z lornetki tyle co będzie. Tam jeszcze modyfikacja, dziękuję. No i Max, co to lornetka odkryła? Tu. Więc drugi brzeg nas tak naprawdę interesuje. Musimy tak, odkryć to miejsce, to. To i w sumie to, czego lornetka nie była w stanie ściągnąć, czyli tutaj całe centrum. Dobra, mam nadzieję, że dron będzie widział te punkty oznaczone. 30 DVD, jak za czas, kiedy sprzedawano na kilkadziesięciu dyskietkę. No. Tylko jak to. O, słaby sygnał, mnie interesuje. Jak ten później wachlować? No i zaliczą nam tego drona? Coś nam zaliczyć nie chcą tego skanowania. Chyba mimo. A nie, dobra, zalicza droniarę. Myślałem, że mimo usług tutaj naszej pani nam nie zaliczy tego skanowania terenu. Dobra, no jesteśmy w stanie dolecieć wszędzie, to jest fajna wiadomość. Nie fajna, że widzimy na mapie tylko punkt ten jakby 8 brzeg. Widzimy tylko najbliższy punkt, do którego chcieliśmy się udać, a nie wszystko co oznaczyłem. Z tym bierze 30%, jak robisz grę na licencji, dodatkowe 30% do tego jeszcze VAT. Znaczy, no to 30% Steama, no to od zawsze było tak. Dlatego Epic, jak wchodził, to dużo, dużo twórców, nawet z perspektywy prowizji Epica, początkowo tam też zaczynało sprzedawać swoje gry, czy było zainteresowane tylko sprzedażą u nich, bo Epic chyba brał 12%, a nie 30%. Już nie mówiąc o tym, że on często tam dopłacał za ekskluzywność wydania u nich. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale no 30% z tego co wiem, no to jest dużo, ale to niestety jest trochę taki standard branżowy, że na Androidzie też jest chyba i na Apple to też chyba jest 30%. Ile go bierze? Tego nie wiem.
nie chcę nie chcę strzelać, ale no z tego co wiem, to 30% to w wielu tych sklepach cyfrowych to jest taki standard. Pytanie właśnie, czy to dużo, nie dużo, no wiadomo, że jak się spojrzy na kwotę i na to, co teoretycznie Steam ma zrobić, znaczy wydaje grę, udostępnia serwer, no i spoko, i się wydaje, że nic, nie? Ale z drugiej strony, jak się spojrzy na to w taki sposób, że jakby twórcy nie wydali tej gry na Steamie, to może by nie byli w stanie nawet zrobić takich zasięgów, na jakie im pozwala Steam. Ja to tak samo podchodzę trochę do Google i reklam, które się wyświetlają w trakcie filmów. Bo tam też jest, już nie pamiętam dokładnie podziału, ale coś w okolicach 50%, nie? Trafia do YouTube'a, więc jest 50% plus jeszcze później jakaś prowizja jakby tego MCN-a, tej firmy, do której się należy, plus jeszcze VAT-y, znaczy nie, VAT chyba już jest 50 wliczone, ale plus jeszcze dochodowy, no i tak dalej, wychodzi na to, że ktoś zapłacił za reklamę 100, a do YouTubera tam trafi ostatecznie z tego 30 parę złotych, nie? Też by się wydawało, że dużo biorą, ale z drugiej strony, no jakby nie patrzeć tak z perspektywy mojej, jakbym chciał rzucać to na jakiś serwer swój własny, no nie byłbym w stanie tego utrzymać. To są takie koszta, żeby tyle plików utrzymać, takie obciążenie, ruch i tak dalej. Nie byłbym w stanie znaleźć tylu reklamodawców, tym zarządzać i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony, no to jest duży procent pobrany z perspektywy Google'a chociażby samego, ale z drugiej strony, no dają też duże możliwości, żeby móc jednak te gdzieś trafić z tymi reklamami. No i się zastanawiam, czy tak właśnie tak samo nie jest ze Steamem, że no teoretycznie 30% biorą dużo, ale gdyby nie Steam i tylko tam jakiś self-publishing, czy jak to się nazywa, jakby ktoś chciał sam własnymi siłami wydać tę grę, wypromować, utrzymać serwery i tak dalej, no to mogłoby się okazać, że no nie jest w stanie osiągnąć takich... Nie jest w stanie osiągnąć takich wyników jak na Steamie, więc czasem nieraz warto oddać te 30%, ale sprzedać grę w dużo większych ilościach. Steam ma monopol, więc tak, jak nie wydasz na Steamie, to tracisz ogromne zasięgi. Wiem, bo Enki, na które czekam, dostała bana od Steama i teraz twórcy kombinują, co mogłoby wydać na Steamie, bo inaczej stracą na tym projekcie pieniądze. No właśnie, to jest ten problem, nie? Dobra, bierzemy nagrodę. Więc jak kiedyś był ten, kiedyś był taki program Dragons, coś tam, nie, o tych aniołach biznesu, zależy jak ich tam zwać. Pewnie ktoś oglądał na TV6 czy TV4. No to oni też, ktoś przychodził z pomysłem na biznes i oni no wchodzili w to, że okej, Możemy sfinansować ten biznes, ale w zamian za 80% udziałów, za 70% udziałów. No jak tak wtedy patrzyłem na to, wydawało mi się to takie barbarzyńskie, że ktoś przyszedł z fajnym pomysłem, chociaż te pomysły akurat no z tym fajnym to tak rzadko tam bywało, ale ktoś przyszedł ze swoim pomysłem, chęcią do działania, pracą, a ma oddać 80% tylko za to, że dostanie kasy na tego rozwój plus wiedzę, no ale... Gdyby nie ta kasa i nie ta wiedza, no to być może ten pomysł nigdy by nie wszedł w życie, a samo 20% okazuje się być też niemałą kwotą, jeżeli to wypali. Jeszcze trochę i wszystkie pałęki dostaną pana bana, bo tyły pan się tym zajmie, a co, przestały mu się podobać? Zacząłem cię oglądać od Days Gone. I to dla całego konsensusu. Będzie Days Gone 2. Kurczę, ja mam nadzieję, że kiedyś Sony się złamie i mimo, że nic nie zapowiada Days Gone 2, to jednak stwierdzą, że robimy Days Gone 2. Po co nam była ta druga ciężarówka? Tego nie rozumiem. No, to dwie ciężarówki, a nie było ostatecznie potrzeby. Co my tu mamy? Kolejne fotki? Nie, razem z prądem może, bo to wracamy na start, tak? To... Może byśmy sobie tutaj przyjechali się, terenowa ciężarówka, systemy monitorujące, hydrolodzy, budowa tam staje się coraz... Okej, zrobimy to.
Wrócimy na chwilę do domu. Budowa tamy staje się coraz bardziej realnym zagrożeniem. Zorientowaliśmy się, że tylko monitorując rzekę na bieżąco możemy reagować na zmiany jej biegu, zanim staną się problemem. To poważne badanie, więc przyda nam się wszelka pomoc. Ja co na rzekę, zorganizowanie sprzedaży produktu normalnie może pochłonąć 70% zysku. W jednym z poprzednich firm wdrażałem do produkcji detektor. Zysk to 5% po przeliczeniu wszystkiego. No to jest właśnie to, to ja wiem, że dużo firm miało też z Playwayem problem. Znaczy problem. Nie problem, tylko tak trochę podchodzili do tego. Playway też jako wydawca brał dość duży procent w zamian za marketing, prowadzenie i tak dalej, i tak dalej. No, ale też brał na kark to, że wiele z tych gier, które gdzieś tam opłacili też ich produkcję, no nie wypaliło, przyniosło stratę. Ale znowu te, które wypaliły, przyniosły im ładne pieniądze. No i jeżeli to była firma, deweloper, który siedział akurat nad tą grą, która wypaliła i przyniosła ładne pieniądze temu wydawcę, no to wtedy trochę mógł się pojawić taki ból, że kurczę, ile oni muszą im oddawać tych pieniędzy za coś, co teoretycznie oni zrobili. No ale to tak te biznesy działają. Oni zawsze mówią, żeby brać dwie ciężarówki, nigdy się nie przydają. No tak, tak to wygląda trochę. Ale widzę, że za to droniara się przydaje mocno. I mechanik też chyba. Chociaż ostatnio się nie przydał. Terenowe, czyli co wy chcecie? A znowu tuza mamy męczyć? Kurczę, ten tuz jest wygodny. A chciałem tego brać, ale ten się nie nadaje. No dobra, to znowu acetonik. Tylko nie wiem, czy tę oponę z przodu trzymać, bo ona... Już nie patrzymy tak często naprzód. Kurczę, to taki odcinek acetonowy dzisiaj będzie. Dobra, mam nadzieję, że wystarczy. Ładunek. Tutaj ile tego? Chyba dwie stacje chcieli. Kurka, a tu coś do budowy mostu? Trochę bieda. Chyba zrezygnujemy z paliwa. Coś przyjdzie nam budować, a znowu paliwa na zapas też nie mamy za wiele. A tu są części 350. Nie, to zrezygnuj z tej jednej części. Weź jednak paliwo. Ile tu będzie? A, 250. Dobra, to z 250 da radę coś już zmajstrować raczej. Najgorzej jest taka inna opona, jest na bagażniku. Jak to, no, to wszędzie inną oponę wozimy. Tak to już działa. Pozdrowienia ze Szkocji. To znów w domu, tak? Tak, tak, można było ugryźć temat. Dobra. Nie, w Łuczykie, jeżeli chodzi o Dolinę Muminków, to grałem tylko w demko. Myślałem na serium, ale ostatecznie jakoś nie chciałem na siłę wciskać. Chciałem uporządkować wszystko tak, żebyśmy mogli. Wracamy do takiego konkretnego życia na kanale wraz z Alone in the Dark 20. Czyli dokładnie za tydzień, wraz ze strajkami, będę miał wolne. 20 wracamy do takiego życia kanałowego i wtedy też właśnie będziemy mogli coś więcej ograć na kanale. Dron towarowy, o, coś takiego dostaniemy? Moduł? A, dobra, ale moduł chyba tamże do kupienia w bazie. Najgorzej, że nie pamiętam, gdzie ta misja miała mieć miejsce, a oni nam chyba jej nie pokażą. Super. Dlaczego na tej mapie by nie mogli pokazać, gdzie odbywa się misja? Ona chyba była na północy, tutaj gdzieś mi się wydaje. Więc ta baza nie byłaby taka zła, jakby to rzeczywiście startowało tutaj. Ale może pomyliłem z tą drugą misją na fotki. Teraz zbadaj teren. Nie, na szczęście jest blisko. Okej, to mieliśmy sporo szczęścia przy tej mapie. Kolejne ziemniaki. Dobra, czy my tędy się zmieścimy? Może lepiej tu by było jechać. Cyk, cyk, cyk i tu z górki wtedy. No, nie musimy kombinować aż tak bardzo. Z drugiej strony te drzewa i spad trochę mnie przerażają. Co jest? Tam wyganiają nas. Tam jest brama, tak, dziękuję. Nowego stalkera, no...
Właśnie to jest to, że chyba większe jakieś gry, no to musimy czekać do września. Znaczy, no będzie Frostpunk w lipcu. To jest gdzieś miły układ, ale na takie konkretne granie. Uła, uła. Na konkretne granie to my chyba poczekamy, niestety. Aż do września. Zakładam, że już nam tego Stalkera nie opóźnią bardziej, nie? No, na to liczę. Kurczę, jak tu jechać? Brzoza, dajesz. Dzień dobry, dzień dobry. Chiny na rynku gier nie istnieją. Dominuje USA, Francja i Japonia, ale mowa o sprzedaży. Bo jeżeli chodzi o handel, to do Chin chyba Tencent należy, który ma naprawdę wielu wydawców, wiele firm w swoim, nie wiem jak to nazwać, pod swoimi skrzydłami, to może zbyt optymistycznie. Na przykład Cenega Polska należy do Tencentu, a Tencent, sprawdzę, jest chyba chiński, no więc może nie znamy ich tak bardzo z gier. Ale ten cent. Uda się chociaż trochę odpocząć po tym 20 marca. Znaczy teraz aktualnie tak w miarę odpoczywam. No to od 20 już będzie właśnie gorzej. Tak, Tencent to jest chińska firma, ale próbuję znaleźć, czy jest gdzieś rozpiska, kto do nich należy. No wiem, że na pewno z naszych tutaj jest Cenega, nie wiem, czy czasem się Dying Light też nie są kupieni przez Tencent. Techland, czy nie kupił Tencentu czasem? Techland, Tencent? Nie chciałbym czasem... No, sprzedany Tencentowi chińskiemu, nie? Więc Chiny jako taki... Właściciel wielu firm, no to no w tej branży gier, no to dość dużo mają w swoim portfolio wydawców, deweloperów i tak dalej. Jakby ten Techland kupił Tencent, to było dobrze. Nie, no niestety, Tencent kupił Techland. Znaczy, został sprzedany Tencentowi. No, bo tak typowo chińskie. No ci od tego, Palworda to nie była czasem też chińska firma. A nie, to może byli Japończycy akurat. To może była akurat Japonia. Nie śledziłem aż tak bardzo Palworda. Jak tam możemy wjechać? Chociaż jak mamy tę droniarę na 200 metrów, to może ona obleci wszystko, zaliczy nam misję, nie będziemy musieli daleko latać. Wyłączył silnik, bierz urządzenie, dawaj drona. Zobaczymy, gdzie dolecimy najdalej. O! Ja znowu liczę rzepa, głowa. No. Spacerek, kurczę, to jak z jakiejś takiej gry, fantazy albo Wiedźmin czy coś. Astrejchom czeskie. No, Czesi to w ogóle chyba najlepsza gra. To będzie mimo wszystko, jak dla mnie, to Kingdom Come Deliverance. O czym ta gra? Jeździ się samochodami po trudnym terenie i stara wrócić później do domu w jednym kawałku. Dobra, dotąd jesteśmy w stanie dolecieć. A przy okazji mamy różne wyzwania do zaliczenia w ramach tych działań. Czego, że już... A nie, liczę dalej procent. No to, ale to by było schapane, jakby nam pani od drona zrobiła misję, tak nawet nie podjeżdżając tam do góry. No, z tym, że różne Chiny to ej, to jak ja nagrywarkę do komputera, to w 4K brałem, no to wtedy się dowiedziałem, że Chiny Chinom nierówne. I to tam prawie, że się poobrażali, nie? Że, bo tam było coś takiego, że to chyba z Tajwanu chciałem brać nagrywarkę. To jest jakiś namiot. Z Tajwanu chciałem brać nagrywarkę. No, ale oni powiedzieli, że dobra, bo to wtedy jeszcze był taki prototyp. Oni się gdzieś tam chwalili i powiedzieli, że mogą to sprzedać, ale no muszę sobie sam załatwić wysyłkę. No to my, co tam z wysyłką, nie? To...
Co tam z wysyłką? Załatwimy temat. Jakoś tam China Post tam im wysłałem i tak dalej. Że to będą grosze. Okazało się, że nie. To są Chiny kontynentalne. To co innego tutaj, panie? My możemy wysłać tu, tym i tym. I wyszło na to, że ta wysyłka ich tam kurierem, tam od nich, to by kosztowała sama przesyłka. Tam kilka tysięcy, 2,5 tysiąca czy 3 tysiące złotych. Sama wysyłka. I mówię, co? Kurczę, to tu China Post chciałem za 300 zł, a kawałek dalej i 3 tysiące prawie mam płacić za wysyłkę? No, i zniszczyli mi marzenia, nie, Chińczycy. No i Brożek, ominęliśmy problemy. Gorzej tylko, że musimy dojechać do kolejnych, więc chyba nie udało się wszystkiego ominąć, tak myślałem. I tak będziemy musieli wjechać na górę. Dobra, ale to raczej objedziemy, bo tędy nie ma się co pchać. To jest zbyt dużo, chyba że udałoby nam się tu wjechać i tu środkiem i tam zjechać. Albo tu wjechać między tymi drzewami jakimś cudem i wtedy jakbyśmy dojechali tam, to już byśmy byli w domu. To jest dużo kłód zwalonych, nie? To te kłody mogą mieć problemy. Chociaż ten wóz akurat ma wysokie kółka. No dobra, zobaczymy. Spróbujemy to przejechać. Oj, tych drzew. Pokaż nam drona. Tych drzew trochę tu chyba jest jednak. Trochę za dużo. A to tak, gra od twórców SnowRunnera. No i nie wiem. Chyba będzie za ciężko między tymi drzewami. A jak się zablokujemy, to już w ogóle nie wyjdziemy. Jak w tamtą stronę ten przejazd? No też kolorowo nie jest, ale to są takie podjazdy wysokie. No jakby więcej przestrzeni dawał, ale znowu więcej też takich miejsc na wywrotkę. Dobra, spróbuję w te drzewa wjechać. To nawet ten sam silnik. Informatykiem, o nie, chyba na informatykę to za dużo powiedziane. Przy okazji, do zobaczenia w czwartek, do zobaczenia w czwartek. Wygląda na to, że chyba Expedition, chyba że w czwartek już coś nowego wskoczy jeszcze. Znaczy Expedition dalej będzie, nie? Bo plan mamy całe Karpaty ukończyć. No, ale może już coś tam by się w czwartek nowego wykryło, bo w czwartek chyba Outlast wychodzi. Nie, w piątek, okej. Ale nie wiem, czy Outlast się nada na live, no, to jest inny problem. No nie, te drzewa... Coś mi mówi, że nie powinienem tego robić. No na mapie jakby mniej tych drzew było. Nie no, nie ma szans. Kurczę, już sobie... Ucieszyłem się. No zastanawiam się, z takich strategii to ma być teraz ten... Milenia, taka trochę, znaczy podruba. Klon może, to ładniej brzmi. Klon... cywilizacji. Co prawda wydaje mi się, że brzydsze niż cywilizacja, no ale zawsze coś świeżego. A przy okazji, o kurczę, ale... O tak, teraz będzie widać. Teraz będzie lepiej widać. Tylko świeże. Bot Gabi, życzę miłego wieczoru. Mam pytankę, czy będzie seria Sons of the Forest ze Staszkiem? Myślę, że tak, że w którymś momencie zdecydujemy się na serię Sons of the Forest. Szczególnie, że coraz więcej jest głosów, że jednak ta gra się zmieniła. Bo tu mieliśmy co do tego obawy, czy tam było na tyle zmian, żeby wracać do niej, ale wygląda na to, że się zmieniła na tyle, że chyba będzie warto... Oj, no i właśnie drzewa, o których mówiłem. Jak się obrócił na ten drzewie, jak taniec jakiś. Więcej paliwa stracimy, żeby wyjechać stąd. No, w każdym razie, Sons of the Forest jest w planach, ale na późniejszy termin, tak? Podobno jest tyle zmian, że warto wrócić do tego tytułu. W bliższej przyszłości, czyli prawdopodobnie kwiecień, no w planach byłby Green Hell na przykład, żeby zobaczyć, rzucić na niego okiem. Toż nas od lat kusi, a muszę wykorzystać to, że Staszek jest podjarany, bo ten Green Hella to już od dawien dawna chciałem ograć, ale Staszka ciężko było namówić. A ostatnio Staszek jakoś tak, ach, bym zagrał sobie w Green Hella. To mówię, chyba trzeba kuć żelazo, póki gorące i namówić go na niego. Softblock z samouczką, tak.
No, drzewa nie są tutaj naszym sprzymierzeńcem. Mówię, powinno być przyzwolenie na stosowanie pił. Może w następnej części. Czy po zakończeniu Welcome to Paradise planujesz zagrać w konkurencję Valheima, czyli Aska? O, nie słyszałem o Asku. Ale nie, po Welcome to Paradise robimy sobie małą przerwę od koopów, bo trochę nowych gier pojawi się. Przynajmniej tu z perspektywy świata, powiedzmy 2A. No bo za chwilę Outlast, który tam pewnie szału nie będzie, ale załóżmy Outlasta warto sprawdzić, ale prócz Outlasta jest jeszcze Alone in the Dark i Rise of the Ronin. No i po tym jak zobaczymy, z czego seria będzie zrobiona, z czego nie, jak to wyjdzie, no to będziemy kombinować z kolejnymi koopami. Da się wrócić do poprzedniej gierki? Już moment, mogę podesłać link. Do poprzedniej mam nadzieję, że zadziała. Mowa o Taxi Life'ie, tak? To Aśka zapowiada się fajnie. Ja rozumiem, że to też o Wikingach, tak? Tego typu rzeczy. O, i tu jest link do Taxi Life'a, nie? To, co graliśmy wcześniej. Alan in the Dark mocno mnie kusi, bardziej niż ten ostatni Alan. Kurczę, wydaje mi się, że Alanowi to nie dorówna, ale trzymam kciuki, żeby to był taki dobry średniaczek, no. Chociaż tyle. Olga i Fatim, tak, jest nawet tam misja chyba na 2 godziny takie dodali do Dying Lighta, też chciałbym kiedyś nagrać. Muszę zobaczyć tę Aśkę na Steamie, to moment. Aśka Steam, a może, a dobra, paliwa nie pali przynajmniej. Aśka Steam, co tu jest? Faktycznie takie walheimowe, takie mocno walheimowe. Ale to kiedy ta Aśka ma wyjść, bo nie widzę tutaj. Aśka. No wygląda ładnie, jest budowanie, budynki jakieś tam te. Spełni marzenia nawet z 3 znajomymi. No, nie wiem czemu tutaj przyblokował Twitch te informacje. Aśka, koleżanka Baśki, tak. Znaczy Aska czy jakoś tak, ale pierwszy raz widzę ten tytuł. Oj, to będzie ostry zjazd. Oj, to będzie, ale chyba nie mamy lepszego miejsca. Co prawda tu między drzewami to może byśmy na drzewo spadli, nie? Na Aśkę. Jaka Aska? Nie, Aska? Nie wiem, jak to w sumie przyliterować na polski, żeby się nie pogubić. 4 literki. Aska. Czyli Aśka bez si. No, to w ten sposób. A, tu nie ma wstecznego na tym. Aśka bez eś, tak. No, wygląda faktycznie jak Valheim. Bardziej zrzynka. No właśnie, pytanie tylko. O, a teraz ładnie na tym biegu jedzie. Nie turla się jak na początku. Jeszcze. Że wystarczy jeden kamień i lecimy na bok pewnie. E, no fajnie się na tym. Kurczę, jak się już tak ogarnie grę, co jak tu działa, to naprawdę fajnie się można bawić. No i proszę, jak zjechaliśmy na tym luźnym. Nawet paliwa tak dużo. Ja mam wrażenie, że ten mechanik czy kto to nam daje mniejsze zużycie paliwa, chyba że nie mamy nikogo od tego. Jakoś tak. No nie idzie tego paliwa dużo. Dobra, trochę oleju tutaj zrzućmy. Zostawimy im te sprzęty. Tak, sieć instrumentów, określenie kopia nie brzmi tak źle jak podróbka. To w tym jest, to w ci od ubrań jakoś mają, że replika zamiast podróbka, nie? To replika drogich ubrań. Gdzie ten system monitorujący?
I wiem, że tam też się jakby. To chyba musimy drona sobie tu gdzieś rozbić. Od 15 do 21 kwietnia będzie zamknięta beta. Oj, to mnie może już wtedy powoli nie być. To nie wiem, czy się uda nam zagrać Aśkę. Aśkę. No ten wyjazd trochę pechowo, bo widziałem, że właśnie ostatnie dwa dni, co mnie nie będzie, to wychodzą fajne gry. Manor Lords, nie, na którego mocno się nastawiam, ale to akurat z opóźnieniem możemy nawet zagrać, bo to jest coś, co koniecznie chcę sprawdzić. Oprócz tego wychodzi Sandland, taki bardziej anime, ale z polskim językiem i tak dalej, chociaż nie wiem, czy porwę się aż na tak duży tytuł, bo pewnie będzie duży. I prócz Sandlandu jeszcze tego samego dnia, czyli 26, Stellar Blade, to o czym mówiłem wcześniej, czyli takie trochę w stylu Devil May Cry. Fajna taka, nie wiem, czy hack and slash, czy gra akcji, ale całkiem przyjemnie to się zapowiada. No ale raczej nas to ominie, bo nie wiem, czy będę miał kiedy jak to pogodzić, żeby nagrać. Gdzie na wakacje? Czy miejsca nie mogę za bardzo zdradzić, bo to jest niespodzianka dla jeszcze kolegi kawalera, który bierze w maju ślub. To właśnie taki wyjazd na kawalerski, ale będę dawał później znać, czy żyje, jak żyje i co to za życie. Oja, a to chyba nie jest głęboko, może udałoby się przejechać wodą. Nie, no są kamienie, nie może być głęboko. To chyba musimy wzdłuż wody jechać. Mam nadzieję, chociaż to będzie gorzej z kotwicą. Z pociągiem wszyscy zmieniają. No. Do Las Vegas, nie? Najlepsze kawalerskie podobno tam. Znajomy jest miłośnikiem różnych podróży i tak dalej, więc postanowili zarobić mu w tych klimatach jakąś niespodziankę, ale... Ale co jak, no to wyjdzie w pranie. Ostatnia wolność, no. Chociaż jego marzeniem, i nie wiem, czy zrealizuję, bo sam nawet nie znam dokładnie szczegółów, bo jego marzeniem zawsze było, on chciał na kawalerski, ale powiedział, że jak na kawalerski tego nie będzie, to sam to sobie ogarnie. To tak na tydzień pójść do lasu i żyć w lesie przez tydzień, tak z dala od jakichś tutaj technologii, różnych opcji, tylko tak po prostu on i las. Jakiś hamaczek między drzewami. Takie życie. No wątpię, żeby coś takiego na kawalerskim chcieli wymyślać, ale kto wie, może. W każdym razie to mniej więcej pokazuje, jaki to jest typ osoby. Dobra, żyjemy, czy nie jest wcale aż tak głęboko. Do Las Vegas i zostajesz kawalerem na zawsze. Pytanie, jak długie to życie by później było. Jeszcze pewnie spełni to marzenie po ślubie, jak ktoś chyba wpadnie na tydzień, no. Ma szansę, tak? Nie musi z nich rezygnować. Dobra, to jest też płytko, czyli przejazd wodą całkiem ok. Mądre. Znaczy on lubi takie trochę... To jest chyba wśród znajomych jedyna osoba, która jak powie, że coś zrobi nawet niemożliwego do zrobienia, ale jak sobie jakąś głupotę tam wkręci, to on ją zrobi. Nawet jakby to było głupie, wymagające niezwykle dużo wysiłku i tak dalej, to skoro powiedział, że to zrobi, to zrobi. No. Pamiętam raz, jak byliśmy nad jeziorem, to leżała gdzieś tam, wychodziliśmy z jeziora, to jakieś tam, nie wiem, kilometr od naszego ośrodka leżała taka wielka kłoda drewna. No, taka bala. No i tam próbowali tam znajomi ją podnieść czy coś. No i tak męcząc się, no była ciężka na tyle, że ją ledwo udało się podnieść z ziemi. No i ktoś powiedział, akurat ten znajomy ma sum, na niego wołają. I ktoś powiedział, że nie, no sum by tego nie dotachał do nas, do obozu, nie? Czy tam do tego ośrodka. To sum powiedział, no zakład.
No i siedzieliśmy sobie w tym ośrodku, nagle nam Sum zniknął o 1 w nocy, a o 4 patrzymy, gość wychodzi z lasu z tą kłodą, ciągnąc ją, więc 3 godziny spędził, żeby przez ten kilometr przeciągnąć tę kłodę, ale przeciągnął ją do obozu, nie wiadomo po co, bo to nikomu niepotrzebne, no ale powiedział, że da radę, no to dał radę, no. Właśnie to jest taki gość, który piękne wąsy, a w sumie, no, ciekawe, czy to stąd się wzięło. To jest gość, który jak sobie jakieś wymyśli zadanie, takie nawet bezsensowne, nawet szalone, to je zrobi. Więc z nim jest po prostu strach. Na początku to było fajne, bo się wymyślało mu jakieś głupie zadania, że o, tego na bank Sum nie zrobi, zrobi, nie? Ale później zaczęliśmy się trochę o niego martwić i już przestaliśmy go tak jak gdyby podpuszczać, że o, ale tego to Sum by nie zrobił, tego by Sum nie zrobił. No już teraz każdy wie, że jak on sobie coś tam wymyśli, to on to zrobi, nawet jakby to miał jakoś źle skończyć. Nie? To zrobi. Zawzięte. No. Armia klonów. No. No ale też o, jak dobrze, że ja tu nie jechałem dalej. Ale to jak my mamy to urządzenie tam wstawić? To z której strony? To tam był jednak gwiazd? To niepotrzebnie się to chyba pchałem. Kurczę, tu jest chyba gwiazd. Niech szpagat zrobi w dżinsach. Czy no pewnie jeżeli by potrzebował czasu, to by ćwiczył rozciąganie tak, żeby zrobić ten szpagat. No, więc... To był w tym... W jednym... O, chodził też ćwiczył w jednym klubie. Mieli rekord tam, znaczy taki sportowy klub ten, jeżeli chodzi o tam ćwiczenia, tak nie wiem jak to dokładnie nazwać, no ale taka ekipa się spotyka, jakieś tam sobie robią ćwiczenia, crossfity i tak dalej, no to tam było na ścianie, że rekord, nie pamiętam jak to się nazywa to ćwiczenie, burpee czy jakoś tak, może ktoś fachowo powie jak to się nazywa, że takie, że się schodzi na ziemię, robi pompkę, podnosi, i nie pamiętam, czy przysiad się robiło, czy zaraz zobaczę. Burpees? Jak to działa? A tak, że schodzi się na ziemię, robi pompkę, wraca, podskakuje z powrotem na ziemię, pompka, przykuc, podskoczyć i tak dalej. Nie? I coś takiego się robi, powtórzenia po kilka razy. No i tam w klubie, jak przyszedł, no to tam było, że rekordzista zrobił 1000 takich burpeesów, nie? Czy burpeesów, jakoś tak to się fachowo nazywa. Ja powiedział, że on pobije ten rekord. I faktycznie zrobił 1001 powtórzeń, a nie można użyć, bo pewnie silnik wyłączony. Zrobił 1001 powtórzeń, zajęło mu to ponad 5 godzin chyba, to tak bez jakichś większych przerw. 5 godzin siedział, to robił, ale zrobił, tak jak powiedział. Czy jaką grę polecam? W pierwszej kolejności SnowRunnera. Jeżeli nie grało się w SnowRunnera, to zdecydowanie SnowRunner. Myślę, że ma teraz więcej zawartości, jest bardziej dopieszczony i tak dalej. I może też cieszyć bardziej ta misja z rozwożeniem towarów. Ale jeżeli SnowRunnera już się dobrze ograło, ogarnęło, no to wtedy jak najbardziej tutaj też można się całkiem fajnie bawić. Jakiej jakości musiały być? No to... Nie widziałem wszystkich, nie ocenię. No ale były na tyle takiej jakości, że jednak mimo wszystko je zrobił do końca, że mu zaliczyli w tym klubie jako zrobione, więc no było, ale był wykończony, mówię, że już więcej tego nie robi, że w sensie, że jak ktoś pobije jego rekord, to on już kolejny raz tego rekordu nie pobije, już drugi raz do tego nie będzie podchodził, ale ten jeden raz zrobił.
Jak na złość zrobił o jeden więcej, tylko jeden więcej, tak, żeby wkurzyć poprzedniego rekordzistę. No. No a dlaczego sum? Nie wiem. W sumie może przez to, że taki potężny był zawsze, bo to. Nie wiem, tak. Może stąd to się wzięło. No? Tak dobrze zbudowany, w sensie umięśniony, bo on zawsze też ćwiczył dużo, jakieś tam sporty walki i tak dalej, więc. Może stąd. Nie znam w sumie genezy jego Niko. No. Jak go poznałem, to już był sumem. Dobra, co my jeszcze mamy za misję? Mamy czas. Piękne fotki, piękne foczki. Nieporuszona wyspa, co na nieporuszona. A, bo nieporuszona wyspa jest chwilowo zablokowana, tak? Co byśmy chcieli tutaj poruszyć, to już nie ruszymy nic. A czy mający wulkan stoi otworem? Nie, też jeszcze nie. A to może dobrze. Zmieniłbym klimat na górski labirynt. Co dostaniemy za nagrodę? Bagażnik dachowy. Mniej niż to? Okej, okay. Minimalna liczba nieznanych mów, okej. Okay. Co my tu mamy? W trakcie badania tej okolicy znaleźliśmy wyrzucony na brzeg wrak. Przetrząsając archiwa, odkryliśmy, że tutejszymi rzekami kiedyś pływały statki. Na dnie rzeki mogą więc spoczywać kolejne wraki. Chętnie nakręcimy o nich materiał, ale jeden wrak to za mało. I pilocik jedzie. No to bardzo dobrze, że pilot, bo nasz Kokot Cayenne, albo Kokot Cayenne, albo... Nie, dawno Kokot Cayenne nie jeździliśmy. Chętnie bym go wyciągnął z garażu. Co za sprzęt mamy? Tutaj chyba no, nam podnośnik się przyda. Haki, nawet nie wiem, czy. Nie, no chyba. Albo dwa podnośniki, dwie kotwice. Przyda się coś zabrać ze sobą więcej. Paliwo mamy, sprzęt do naprawy też mamy, urządzenia. A nie ma co do badania. Nowe auto. To zobaczymy po tej misji jeszcze, no to polecimy kokotka. Ja, no bo z nowych aut wolałbym kupić coś większego. A, no, ale to chyba. Nie, no mamy wyciągniętą ten wydech. Dość wysoko, ale na pewno hydrologa będziemy brali. Standardowo hydrolog. Kiedy nam wpadną jakieś nowe osoby, chociaż nie wiem, czy potrzebni. No na pewno operatorka też się świetnie spisuje. A ten drugi operator, a nie możemy podejrzeć? Możemy. Może się wymieni. Może się wymienić. Czym się może wymienić? I tam głupotę. To najlepszą operatorkę dostaliśmy już teraz, widzę. Ta ma mniejsze spalanie. Zużycie zasobów. Ale tutaj te kotwice, nie? I odległość mocowania jest spoko. Dobra, bierzemy. Ekipa jest. Możemy jechać. W sumie innej bazy niż ta nie mamy, więc też nie ma problemu. Zaczynamy ekspedycję. Czy Supermarket Simulator? Ciężko powiedzieć, czy będziemy się zabierać. Zobaczymy w praniu jeszcze, jak wyjdzie. Ale w najbliższym czasie nie ma planów na supermarket. Zbadaj teren. I którędy my się tam mamy dostać? Teoretycznie tutaj to wygląda jak ładna droga. O! Tędy jeszcze nie jeździliśmy. Coś nowego. Tylko czy tu nie jest stromo? Się udało tu podjechać na szczyt. To bylibyśmy w domu. Czyste niebo. A to kontrakty, jakieś dodatkowe misje. Pieniędzy nam nie brakuje aktualnie. Dobra, stąd dronem będziemy mogli zaliczyć ten teren. O, ja chcę jakąś ładniejszą pogodę. Co jest? Dobra, niech będzie poranek. Faktory nauczyłem się programować. Kiedyś był ten Kolobot czy Sipot? Jakaś tam się nazywała taka gierka, gdzie też można było się fajnie programowania trochę nauczyć. Siemanko, dzień dobry, dzień dobry. Jaki ładny poranek w tej grze. Aż chce się wyciągać takie auto. Kurczę, jak się tym jeździ w stosunku do tego przed chwilą. No to jest bajka, to jeszcze nie odpaliliśmy nawet napędu na cztery koła. To Multipla dałaby radę po tym terenie bez problemu. Skoro na dwa koła tak śmigamy, to co to by było na cztery? Holobot, o, a może taką się nazywa, no. Też taka fajna gra na start programowania. Aż się dziwię, że nikt nie podłapał podobnego tematu, żeby teraz coś takiego wypuścić.
Unreal by mógł, nie? Coś pod Unreal Engine, tylko że tam chyba programowanie teraz też trochę inaczej wygląda takiego Unreala. Nie chcę wychodzić tutaj na znawcę co jak, bo aż się tak na tym nie znam, ale... Rodpal, 4x4. Ło, jak on się zakopał gdzieś w tych krzakach. Chciałbym na górkę wjechać, żeby lornetkę wyciągnąć w tamtą okolicę. Ale może nie być łatwo wykręcić. Dzień dobry, raz jeszcze. Znaczy raz jeszcze. Również tutaj dzień dobry, może tak. Ło, jaki widoczek. No i na to liczyliśmy. O to tu chodziło od samego początku. To jest ta nagroda za poświęcony czas. Tak, odkryjemy ile tam było. 5 elementów, żeby nam płacili za to. Odkrywasz brody. B7, zrzuty. Za nami chyba nic. Ciekłaczęto terena w gazie. Dobra, to chyba niestety na tyle nam lornetka pozwoli. Reszta będzie musiał załatwić dron. Takim strasznie czuły gaz, twarde sprzęgło. Ale za to do jakich miejsc potrafi się dostać. Kurczę, chyba sobie tutaj łagodnie spróbujemy zjechać nim za moment. Bo z górki to bym nie chciał lecieć, chyba że tu kombinować, zjechać na tę polanę i tu. Ewentualnie tu między tymi drzewami, ale może być problem. Dobra, chyba spróbujemy zaraz na tę polanę zjechać. Tu na jakimś niskim biegu. I gorzej jak tu będzie trzeba przeskoczyć przez tę wodę, a nie widzę żadnego motywu przejazdu tu, to tu może coś jest, jakaś szansa. To może się nie ma co rozpędzać tak bardzo. Przelecimy dronem kawałek. Trzeba zobaczyć, bo teoretycznie no to jest mały kawałeczek, tak? Ale to może być mały kawałek z głęboką wodą. Dobry wieczór, dobry wieczór. Konkurencja z Naurenera, znaczy sami twórcy, więc to chyba nie do końca konkurencja jako taka, jeżeli chodzi... O, to chyba przejedziemy. Chyba. Między twórcami, czy między wydawcami, bo to ta sama ekipa, ale no jeżeli porównywać te dwa tytuły, no to SnowRunner ma trochę, znaczy dużo więcej do zaoferowania. No to tak, jak nieraz już to powtarzałem w czasie tej serii, że jeżeli ktoś nie grał SnowRunnera, to spokojnie od niego warto zacząć, a jak ktoś grał SnowRunnera i już po prostu ma wszystkie mapy ograne, wszystko i tak dalej, no to wtedy na spokojnie Expeditions też powinno sprawić sporo frajdy. No kurczę, przejazd dookoła kusi, bo tam są jakieś mosty, nie mosty, a teraz pytanie, ale dron nam tego nie powie, czy to da rad. Słaby sygał, tak, to już... Jakoś wyszło. Czy my jesteśmy w stanie tutaj przejechać? No bo to tak jedyne miejsce z potencjałem. To będę pamiętał, że kamień. Ale jak tu zeskoczymy, to nie ma powrotu. Ale to jest najkrótsza droga dla nas aktualnie. No chyba trzeba spróbować. Jak ktoś grał i gry przed SnowRunnerem, to i przesiadka na SnowRunnera? A to tak, z tego co słyszałem, to bo wcześniej to mieli MadRunnera, tak? To z tego co słyszałem, to dla fanów MadRunnera SnowRunner był fajnym takim tytułem. Szczególnie, że później w DLC oni dorzucali jeszcze kolejne mapy i nie każda jest taka zimowa, z tego co słyszałem. A jak nocka mija? A za kierownicą, nie? Jakoś... Jakoś jest. Chociaż nie wiem, czy to już nasza nie będzie dzisiaj ostatnia misja, bo sobie przypomniałem, że jutro ze Staszkiem z rana Paradise'y mamy. Nawet nie wiem, czy to już nie będzie finał Paradise'ów. Kurczę, wrzuć niski bieg. O, jak ładnie zwolni.
widzę jakiś temat o YouTubie, coś się wydarzyło, że Unia zablokuje niemożliwości stosowania adblocka. No tam słyszałem, że ogólnie Google ma jakieś problemy, znaczy problemy, no zabawę z Unią, bo tak samo coś tam się zmieniło z mapkami. I teraz na przykład jak się jakąś firmę wyszuka na Google, no to nie można kliknąć w mapkę bezpośrednio, tylko tam trzeba jakoś na adres i tak dalej, no tak dookoła to robić, ale to też niby jakoś wynika ze zmian przepisów unijnych. Więc musieli dostosować to działanie mapy tak, żeby było wszystko cace. A tu chyba jesteśmy w stanie przejechać. Dobra, tylko nie za daleko. Nie wiem, jak on głęboko potrafi... Oho! O tak, naszym acetonem byśmy tu pewnie przejechali bez problemu. A czy on sobie poradzi? Tak jak się patrzy na to wszystko, to wydaje się płytko, ale jeżeli on tu nie jest w stanie jechać, to co dopiero tam się odnaleźć. Dobra, pokażcie nam, jak to wygląda. No nie, to on chyba nie da rady niestety tędy. Jeszcze możemy... Kurczę, zły wóz na takie rzeczy. No nie, to on tu na bank nie wjedzie. To pytanie, czy tam dalej wjedzie. Się okazać, że tam wcale nie jest lepiej. No stop, na chwilę. Czy to idzie jakoś bezpiecznie wyjechać, żeby nas nie przechyliło za bardzo? Bo my tam, przy tamtych, tych pałkach będziemy próbowali zjechać, przejechać, ale wydaje mi się, że tam też może być za głęboko, patrząc na to. A nie, no ja tylko w SnowRunnera grałem, żeby się wypowiedzieć na temat tych gier, więc... Z innymi tytułami niestety nie pomogę, czy nie odniosę się do nich. Mogę do SnowRunnera. W SnowRunnerze mieliśmy dużo godzin akurat. Bo tam masz. Kurczę, jak to jest... To chyba nie jest dobry pomysł pchać się tutaj. A nic, może przynajmniej dowiemy się, czy tę misję jakoś idzie kontynuować później. Mogłem brać większy wóz, bo aceton by dał radę tutaj. A to? O, to jest jeszcze fajnie płytko, nie? Widać wodę, ale tam kawałek dalej. Chyba, że udałoby się jakoś wyciągarką zahaczyć. Dobra, wjechał. No, już nie ma odwrotu, nie? O! Dość głęboko. Kurczę, nie przejedzie tu chyba. Mamy co prawda hydrologa, a może tam jest jakiś przejazd? Tu mamy przejazd. Dobra. Tylko czy my będziemy w stanie tam się jakoś przedrzeć? Tu trzeba by było wyjechać. Do góry, tu do góry, wyminąć drzewa i tutaj spróbować jakoś wjechać. Że silnik zalany. Wiesz, dlaczego matematycy, bankowcy i nauczyciele lubią wycieczki nad jezioro? Chodzi o to, że są. No, bo tam nie da rady, a tutaj też już jesteśmy tak ledwo, ledwo. Nawet nie wiem, czy nie przyda nam się kotwica zaraz. No. No proszę, jak na ładnie zastąpił. Zaraz może blokować przejazd dalszy. Okej, okay. No właśnie, tego się bałem. Zaraz go utopisz. To tam, mamy hydrologa na pokładzie, to dwa razy głębiej możemy wjechać, niż teoretycznie byłoby nam to dane tutaj zrobić, ale... No i tak pewnie, jakbyśmy kołami nie chwycili brzegu, to byśmy
Nie przejechali na drugą stronę. Potknął. A nie z nami te numery. Tylko nieraz przybliżają. Aha, nieraz tak mocno przybliżają kamerę, trzeba to sobie przestawić. Weź tu, pochłoń ten krzak. No. To było piękne, jakby się zablokował tutaj na tym. Jakby nad jakąś dziurą wisiał, a to tak. Kurczę, no to drzewo nam tam wbiło. Dobra, wyciągnął chyba. Nie. Jak tu w ogóle przeorał to wszystko. Do najgorsze, że z tym drzewem będziemy musieli sobie jakoś jeździć, póki nie pęknie. Ej, drzewo, a... O! Mhm. Super. Bo moglibyśmy tutaj wzdłuż tego klifu jeszcze spróbować przejechać. Ostatnio sobie odświeżyłem Monster Hunter World. Kurczę, to była też przyjemna gra, ale niebawem coś podobnego wychodzi, tylko szkoda, że nie po polsku. Bo Dragon's Dogma 2, jakbyśmy Dragon's Dogma 2 dostali po polsku, to ja bym się nie martwił o grę na najbliższy miesiąc. No tak, jednak trochę zmartwienia jest. Dobra, spróbujemy tutaj w ogóle wycofać. Pojechać tamtędy. To nas to drzewo chyba blokuje. Mhm. No nie odpuszczę. Jakie gry wolę? FPS-y, symulatory, ścigałki? Kurczę, jakbym miał wybrać takie najlepsze gatunki, to będą to RTS-y, gry ekonomiczne, survival horrory i fabularne. FPS-y takie w rozumieniu strzelanki w mniejszym stopniu, ale też lubię. Symulatory to tak typowo na live'a, żeby jako tło, żeby sobie pogadać może bardziej. O, jako daleko ta linka. Dobrze, że tak chwyta. No, dajesz. Symulator chyba typowo na live'a. Nie wiem, czy bym grał w symulatory tak typowo solo dla siebie. Nie? A, faktycznie, no, chociaż tu nam się przyda. Zapomniałem o tym ciśnieniu. No, ale ten krzak mógłby już porzucić, no to... To jest dopiero zdobycz, nie? A z drugiej strony z takim patykiem tyle wygrać? Ej, czemu tak bardzo unikam gier po angielsku? Bo jeżeli nie są one tłumaczone, w sensie nie tłumaczy się samemu na YouTubie, to zupełnie te gry nie cieszą się zainteresowaniem. To już lepiej sobie samemu pograć, niż... Co go trzyma tu jeszcze? Bo nie może jechać. W takiej sytuacji lepiej sobie samemu w to pograć w międzyczasie, którego pewnie brakuje. A, tu jeszcze nam jakiś ten blokuje. Weźmy kotwicę, mamy ich tyle. A na kanale zająć się czymś innym, nie? No z takim patykiem na pokrzywie iść, no to by było coś. Wraca naprzód. Daleko zajechał. No. Więc nieraz się porywamy na gry po angielsku, jak chociażby Resident, bo tam nie ma dużo do tłumaczenia i da się to pogodzić, ale jak na przykład teraz Dragon's Dogma przypuszcza, że będzie na kilkadziesiąt godzin, a tam będą gadać i gadać i gadać i gadać, to nie byłoby nawet jak tego obrobić, jak tego ugryźć, a znowu jakby nie tłumaczyć, no to byłoby dość mało zainteresowanych, niestety. Trochę się nie dziwię, bo jakby wrzucać grę bez tłumaczenia, no to spokojnie znajdzie się za granicą... To spokojnie się znajdzie za granicą wiele kanałów, które pewnie w dniu premiery będą już miały połowę gry zaliczoną, a dzień po premierze już całą, no więc... Po angielsku można znaleźć sporo treści już mocno do przodu. Praktycznie nie ma szans jeszcze z tłumaczeniem, żeby w ogóle zawalczyć. Ogrywa się dla... Czy ogląda się dla nagrywającego? A trochę może kanał w jakimś małym stopniu idzie w tę stronę, ale to jeszcze nie jest. To jeszcze może nigdy nie będzie, bo jakby nie patrzeć, nigdy kanał nie był też robiony pod to, żeby typowo dla prowadzącego, czy
nagrywającego się oglądało, co zresztą widać po wielu seriach, nie? Jednak w zależności od tego, jaką grę się wybierze, no to zupełnie inaczej to cieszy się zupełnie inną popularnością. To nie jest tak, że zagramy w byle co, a moment, a gdzie to jest? A tu było paliwo. To nie jest tak, że w byle co zagramy i będzie się cieszyło dobrymi wynikami, tylko to też musi być dobry tytuł. No, w małym stopniu, no bo tak załóżmy, powiedzmy o Banishers jest taką fajną serią, która trochę pokazuje, jak to wygląda. A, można się bardziej opłaca. Kurczę, i teraz nie wiem, czy na górę wjeżdżać od razu. Może drona już się uda to oblecieć, czy może jednak trzymać się tutaj dołu. Trochę Banishers pokazuje, bo wydaje mi się, że no, tam w tej serii to dużo jest takich osób właśnie, że chętnie by obejrzały każdą serię, jaka się pojawi na kanale. No ale daleko takim Banishersom do nie wiem, pierwszej lepszej gry AAA, która wchodzi w jakimś sezonie. Z ciekawszą propozycją. Przechodzę tu do gry. Nie no, live tak przynajmniej się wydaje, mam nadzieję, to się trochę innymi zasadami rządzą. To jest to okazja posiedzieć, pogadać też. Poznać się lepiej, nie? Ale to tak. Dlatego też tutaj jest kamerka i w ten sposób to działa. Ale sam YouTube, ta główna część filmowa, no to raczej. Raczej nie ten. No, nie jest tak robiona w ten sposób, a skupiona mocno na samych grach. Gdzie my mam jeszcze nieodkryty teren? Weź to wyłącz. I zaznacz sobie tutaj. I tu musimy zacząć od tego i lecieć w lewo, jak dolecimy do tego miejsca. Okej, to już daje nam jakiś punkt zaczepny. No. Czy nowy farming? Tak, pewnie. Przypuszczam, że to będzie taka seria, która tam co jakiś czas będzie na nowo wychodziła. Ma dużo fanów i to też jest taka gra, w której wystarczy pewien rodzaj ewolucji bez rewolucji i też będzie fajnie trafiała do osób, do których ma trafiać. Czy miałem serię, która męczyła mnie psychicznie, ale chciałem dociągnąć do końca? Z Grounded trochę tak miałem, bo mnie tam walka męczyła, dlatego też trochę przerw było różnych opcji, bo były dużo ciekawsze gry dla mnie niż Grounded. Ale udało się dociągnąć. Tylko tam było problem, nawet nie tyle, że gra męczyła jako fabuła i tak dalej, ale no tam walka była w połączeniu dla klienta to zepsuta i z tymi lagami, no zero przyjemności z tej walki, jednocześnie na którymś etapie cały czas ona się ciągnęła. No, a co do PvP, co myślę? No ja sam też nie lubię, ale jest dużo osób, które jara ta rywalizacja, czy możliwość no, zmierzenia się z innymi graczami, czasem zrobienia na złość. No, Staszek znowu ma teorię, że właśnie gry, w których jest rywalizacja, no to się cieszą największą popularnością, co no, ma trochę przełożenie, patrząc na przykład na gry turniejowe. No. No to ciężko robić turnie z gier typowo PvE, chociaż pewnie z jakichś ekonomicznych czy coś by może wyszło, no ale ogólnie to wszystko zależy od osoby. Niektórzy lubią tę nutkę rywalizacji. Coraz bardziej lubię symulatory. Niektóre tak. Znaczy ja lubię symulatory tak właśnie na koniec dnia sobie odpalić czy po pracy, bo pozwalają się tak zrelaksować, nie trzeba się mocno na tym skupiać, zrobić jakąś misję, tylko to musi być fajnie zrobiony symulator, w którym w dużym stopniu jest też uwzględniona ekonomia, więc nie wiem do końca, czy to symulatory bardziej, czy gry ekonomiczne. Mam nadzieję, że do The Tenants na przykład wrócimy niebawem, to jest taki symulator czynszojada. Dość trudny temat w ostatnich latach, w sensie trudne z perspektywy, że no niezbyt pozytywnie odbierane społecznie. No. Ale podoba mi się ta zabawa. Mimo, że sam w życiu się nie bawię w czynszojactwo, bo daleko do tego, ale.
Ale w grze no jest jakaś forma tam, że sobie przemnaża się te pieniądze wirtualne, widzi jak to rośnie ten nasz biznes i tak dalej. I na przykład taki symulator. No podoba mi się to, że można się trochę pobawić jak w Simsach, urządzając te mieszkanka, później to znowu się bawi w tę warstwę ekonomiczną, szukając lokatorów, dogrywając to wszystko. Też nie wiem, jak po premierze, czy ta gra się nie zmieniła, czy dalej tak samo bawi. Staszek, tak. Przypadkiem wyszło, że jesteśmy z tego samego rocznika. Co bym teraz ogrywał z niedawnych premier, gdybym nie miał kanału? Szczerze, to nie wiem, czy bym coś aktualnie ogrywał nawet. Bo ja, jak zanim nie było kanału, to gry ograniczałem tylko do takich naprawdę wielkich, głośnych tytułów. Uncharted, The Last of Us i w ten sposób raczej podchodziłem, ewentualnie ze znajomymi standard, czyli FIFA, jakieś Mario Kartsy i tak dalej, a znowu tak bardziej ten temat gier pojawił się wraz z kanałem, tak żeby ogrywać no nawet mniej znane czy rozchwytywane tytuły, więc znając siebie, to bym był zarobiony. Byłbym zarobiony w robocie na tyle, że pewnie byłoby niewiele czasu na gry, tak żeby sobie codziennie pozwolić, i bym ograniczył tylko do wielkich hitów, a patrząc na to, że aktualnie wielkich hitów nie mamy, no to pewnie chwilowo było trochę mniej grania. Proposinsów słyszałem, że została okradziona z The Sims 5 i gra trafia do sieci. Nie, to pierwszy raz tutaj słyszę. To tak trochę, bo my mamy coś w stylu Simsów dostać w czerwcu od Paradoxu. To się tam Life is You, czy jakoś tak nazywało? Mieliby okazję podpatrzeć jakieś rozwiązania. Ja myślę, że jak wyjdzie The Sims 5, to sam z ciekawości odpalę, bo to teraz świetnie by to na live się nadawało. Sobie posiedzieć, coś tam poklikać, rodzinkę zmajstrować, pójść do pracy, pogadać. Czy jest jakaś gra na kanale, które żałuję, że nie skończyłem? Może trochę Sekiro, bo zawsze mnie kusiło. Jest też Dishonored 2. Tam żałuję, że sobie... W sumie ten sam problem co z Sekiro. Że sobie narzuciłem, że w Dishonored 2 nikogo nie zabiję. I to na początku było fajnym wyzwaniem, zachęcało do kombinowania, żeby ostatecznie później jakby strasznie zabiło cały fan z tej gry, bo trzeba było mocno się nagłowić, żeby przejść bez śmierci, a jednocześnie czy bez zabijania, a jednocześnie no, nie było wcale jakoś satysfakcjonujące. Ale znowu nie chciałem zmienić zasad w połowie gry, no i nie zmieniłem, po prostu nie dokończyłem. Więc taki trochę układ, no. Sekiro znowu zbyt dużą presję ten brak śmierci na mnie wywoływał, że chciałem dociągnąć to jak najdłużej bez śmierci zamiast cieszyć się, że o, odpalam kolejne nagranie, no to się zastanawiałem, czy dzisiaj umrę, a nie chcę, bo skoro to się wszystko tak dobrze trzyma, no to czemu umierać, nie? Ale no, gdzieś zamiast czerpać radość z tego, że iść na żywioł YOLO, jak trafię na wymagającego przeciwnika, to po prostu załatwi mnie i załatwię go za którymś tam razem, no to niestety skończyło się tym, że z każdym kolejnym odcinkiem czułem coraz bardziej presję, żeby nie zginąć. Testamy nowe Dishonored. Planach, to zobaczymy, co wyjdzie. Może będzie wtedy opcja, żeby wrócić jeszcze ten dwójkę, ale to chyba na nowo bym nagrywał i bez żadnych głupich zasad, nie? Po prostu przejść tak na luzie. No trochę się zmieniło to podejście do gier też przez lata. No, a jeżeli chodzi o te souls-like'owe, to Sekiro też mi się najbardziej podobało z tych wszystkich. Bardziej niż Elden Ring, ale to może przez klimat. Dużo bardziej niż Bloodborne. Też bardziej niż... To jeszcze takie, no, czy nawet Dark Souls, no, od których teoretycznie się wywodzi. Jesteś najbardziej stonowanym
spokojnym youtuberem na świecie, ale też spoko, człowiek się relaksuje. A dziękuję, to miło mi słyszeć. Chociaż myślę, że o ten tytuł to chyba bym z Sargem walczył, nie? To nie brakuje nam w kraju stonowanych. Jak mimo, chyba będzie łatwiej dojechać, ale tak, no mimo wszystko gdzieś tam ten spokój. Liczę, że jest, no. Szczególnie o takiej godzinie się przyda. Źle patrzę na gry typu Soulstike. Śmierć ma uczyć i zmieniać podejście. Tak, no zakładam, że to tak ma wyglądać i wręcz z tego, co tam czytałem w komentarzach, pamiętam wtedy w Sekiro, co grałem, to śmierć w Sekiro jest wręcz ważnym elementem gry, żeby ją przeżyć, w sensie, żeby zaliczyć tę śmierć chociaż raz. Bo to tam podobno otwiera dopiero fabułę, jak się zginie. No ale tak to jest, jak sobie człowiek jakieś głupie pomysły nawkręca, no i tak na przykład to, że Sekiro bez śmierci za pierwszym razem, to czułem w tym jakieś wyzwanie, przynajmniej do czasu. O jest, chyba się pozbyliśmy tych krzaków w końcu. No, nie, dalej jedzie ten patyk z nami, no co z nim? Dobrze, że nie jest aż tak bardzo blokujący, że taki pancerny, ale trochę czuję, jak przez te patyki skręca mi tutaj na tych drzewach. Czy hamuje na nich. Już? Nie, dalej nie zdjął. No to chyba dojedziemy już do końca misji z tym patykiem. 401k. Czym 401k? Aż się prosi. Ja muszę kiedyś się wybrać. Mam właśnie, jak długo, może ktoś się zna na tym, jak długo jest to skierowanie ważne. Bo dostałem przecież skierowanie w listopadzie do laryngologa i nie miałem okazji się wybrać do niego. Gdzieś tam mam te przewlekłe zapalenie zatok. I zastanawiam mnie, na ile wyczyszczenie dobre tych zatok, zaleczenie i tak dalej. Oj. Przełożyłoby się na zmianę barwy głosu, nie? Na skierowaniu powinno pisać? Kurczę, to muszę zobaczyć. Już jest nieważne? A to nie jest tam, że to takie jakby bezterminowe? To muszę iść. Kurczę, kiedyś to zrobić. Może teraz nie ma tak gier, to byłby czas na takie rzeczy. Na głupoty. Sparta leci głos. Nie, no to tam to nie jest, że struny głosowe czy coś, tylko wyczyszczenie zatok, bo z tego, co mi tam na rezonansie wychodziło, to ja całe tam mam zawalone, nie? I przez to ten głos może być też trochę bardziej nosowy. Ale może jakby się zmienił za bardzo, to faktycznie wybrze. Kto inny nagrywa? Skanowanie udane. Co to jeszcze z tych? Kurczę, jakie... Co? To chyba wzdłuż tego brzegu musimy jechać na drugą stronę. No wątpię, żebyśmy musieli wracać tą samą drogą, którą tu przylecieliśmy. Paliwa chyba jeszcze mamy, ale chętnie bym się przeleciał na wszelki wypadek, zobaczyć, czy będzie przejazd później. Kurczę, tam może, tylko że jeżeli to jest... No właśnie, pytanie, czy to będzie skanuj wrak? Ale nas załatwili. No, gdzie jest Korn? Otóż to. To widzę cały zestaw rzeczy na zatoki. Dobra opcja. Skierowanie ważne, 3 miechy. Kurczę, to przeleciało. No nic, ale to jak pójdę do rodzinnej, to chyba też mi da skierowanie rodzinnego lekarza. Ha, to jest po drugiej stronie. I tu nie ma gdzie przejechać bez sensu, że jakby trzeba było tą samą drogę znowu pokonać, ale wygląda na to, że będzie tu damy radę. Nie, to jest za głęboko. Ha. Objechałbym drugą stroną, ale boję się, że tutaj wcale nie będzie łatwiej. Bo jeżeli będziemy musieli znowu podjechać do wraku, hmm,
Jeżeli by polegało to tylko na tym, że wystarczy podlecieć. A najgorzej, że nie wiem, po której stronie jest ten wrak. Ja myślę, że on tu leży, ale tutaj nie widzę żadnego wraku. Znowu tu jako tako przejazdu nie ma dalej. Dobra, przejedźmy się kawałek tu i stąd drona odpalimy po prostu. Żeby nam paliwa tylko nie zabrakło na tę atrakcję. A gdzieś kijek wypadł. Ten kawałek dalej nie ma przejazdu, w sensie... Swoją drogą ten wrak, a jest zaliczony. W sensie, że tam za tym, no bo tutaj między tymi nie przeskoczymy. Tu ogólnie przejazd na drugą stronę to prawdopodobnie tu jest ten brud, nie? To przez to przejedziemy, tylko... A tu weźmy modyfikację, jeszcze jakaś leży. To tam o to się nie martwię, żeby tam podjechać, ale widzę problem, żeby później, jak będziemy po drugiej stronie, to żeby jakby trzeba było ponownie przejechać przez rzekę, to czy będziemy w stanie to ogarnąć. I to lokalizacja modyfikacji, co to za modyfikacje macie dla nas? Warto było? Nie wiem do którego to, pokaż listę pojazdów, Ang, Civilian, a to chyba ten taki wojskowy, no to spoko. Przyda się później. No, tylko dronem już nie mogłem dalej polecieć, dlatego chcę przejechać na drugą stronę, żeby tym dronem móc tam zahaczyć, za zakrętem zobaczyć, czy czegoś nie ma. Bo może jest na przykład most do wybudowania. Dobra. Jak byłby most... To bylibyśmy w domu, albo w ogóle ten wrak jest może po tej stronie i tak trzeba tędy jechać. Kulturalnie. O, chociaż myślę, tak patrząc... Patrząc teraz po latach na kanał, to ja czuję, że jest doceniony. Chyba... Jakby chcieć trafić do... dużo większego grona odbiorców, to nie gameplaye, a coś, zupełnie inna forma by była potrzebna, żeby jakoś to tam... Gdzie ten brud? To tu jest ten brud. Jakby chcieć tak iść w inną stronę, no to... Raczej taka krótsza, skupiona na żartach, emocjach. A niekoniecznie przechodzenie gier w całości. Jak gra się podoba? Podoba mi się, ale aż tak dużych różnic względem SnowRunnera nie ma, no i... Wydaje mi się, że SnowRunner, przynajmniej na premierę, bawił trochę bardziej, miał trochę więcej do zaoferowania. Ale i tak można i w tym znaleźć coś fajnego. YouTube'owy model rzucić i zaraz... A to też różnie z tym bywa, no to... Stachu lata temu myślał nad czymś takim, ale później właśnie stało się to popularne i przestał nad tym myśleć. Żeby jakiś jego awatar zamiast niego tam siedział i gadał. Czy miał koopa na premierę SnowRunner? Znaczy, tu ma być koop, ale na premierę nie ma, a nie wiem, czy w SnowRunnerze też nie było tak samo, że na premierę nie było koopa. Wygląda bardzo podobnie, ten sam silnik, ci sami twórcy, no w dużym stopniu wydaje mi się, że wykorzystali wiele elementów ze SnowRunnera. Kurczę, bo tam coś jest na niebiesko. A po drugiej stronie nic nie ma, to wygląda jakbyśmy musieli się przedostać na ten drugi brzeg. Tylko jak tam wlecieć, żeby nie pokonywać całej trasy dookoła? Chociaż tam też coś jest w oddali. No tu nam niewiele brakuje na tym dronie, ale chyba nam nie zaliczą tego. W sensie zakładam, że mamy chyba dojechać tu. Nie, bo tam są kamienie wszędzie. Ciekawe, czy jakbyśmy dolecieli dronem. Przejedziemy się jeszcze kawałek. No najdalej jak się da. No bo na drugą stronę nie przelecimy. Ale jeżeli to miałoby być tylko dron i nie trzeba podjeżdżać,
No to może nam wystarczy ta droniara, żeby zaliczyć misję. VTuberzy najgorsi, nie ogarniam tego. No. Gdzieś tam trafiają w jakąś niszę, a może nawet nie taką niszę. VTuberem nie, no. Znaczy, jak on gdzieś tam kiedyś myślał o tych awatarach, to jeszcze nawet się VTubem nie nazywało. No to czy VTubowaniem, no, to taki bardziej był pomysł, żeby jak wstawić swoją postać, nie wstawiając twarzy. No bo to były też takie czasy, gdzie każdy mówił, że bez kamerki nie ma szans, nie? Na YouTube. Chociaż to było dziwne, że bez kamerki nie ma szans, patrząc na to, że w tamtym czasie dużo YouTuberów nagrywało, szczególnie w Polsce, bez kamerek te gameplaye. Jak my będziemy mieli to nakręcić, to ja nie wiem. Bardziej YouTuberem czy streamerem? Nie, no mimo wszystko bardziej YouTuberem. Streamer to tak. Streamer to mi się kojarzy z taką osobą, co te streamy robi naprawdę wielogodzinne i praktycznie, no przynajmniej te 5 dni w tygodniu. Selenie? Nie słyszałem o Selenie. Wystarczy nam do zbadania. No niby 100 metrów. Halo, jestem przy wraku. I co? Tu jest płytko. A dobra, jest szansa, że tu będzie jednak przejazd. Faktycznie. Tam są jeszcze jakieś mosty. Dobra, to może będziemy uratowani. To jednak możemy tylko. Znaczy, tam są jeszcze jakieś wraki samochodów. A to miał być wrak statku. No, zbadaliśmy dronem. Halo. Czuję się oszukany. Ach, tu jest ten statek. Czuję się trochę oszukany przez grę. Bo my chyba mamy jakimś dronem, nie wiem, wodnym, podwodnym, tak? Kurczę, tylko czy my damy radę? Bo teoretycznie jest tu przejazd. Nie? Tam nawet mamy jakieś mosty do wybudowania, tylko czy my damy radę przecisnąć się tu wzdłuż tego brzegu? Ja bardziej cenię bez twarzy kanały. Jest taki jeden kanał, co sobie nakłada twarz na inną twarz. O! Przez wodę przejechać na drugą stronę, tylko ten pojazd miałby problem dość spory, żeby tu jest głęboko. On dość szybko zmienia się w ubota. Kurczę, no jakby tutaj ta woda, zobaczcie, gdzie ona. No właśnie, ona się szybko robi też głęboka. Do pomarańczowego jesteśmy w stanie wjechać. Jak chwycimy czerwone, już się topimy niestety. To mówiłem. No, to właśnie. Nie widziałem z daleka tego, a teraz wygląda to lepiej. Dobra, póki co nie idzie na dno, tyle dobrze. Ciekawe, czy jakbyśmy stracili grunt pod kołami, czy tutaj ma znaczenie to, może wypłynie, nie? Jakbyśmy stracili grunt pod kołami, to czy możemy wyciągarkę jeszcze zahaczyć? Albo w ogóle wyciągarkę na drugą stronę i przeciągnąć się na lince. Co sądzę? To za moment spojrzę jeszcze, tylko spróbuję tu wyjść z opresji, bo chyba chwilowo stoimy w miejscu. Jakby nie zostanie w miejscu, to załatwił, znaczy skrzyczał, nie? To nie lubię takich określeń. Dobra, drzewo nas uratuje. No. Ciekawe jak z paliwem, czy nie wyszlibyśmy lepiej, gdyby jednak objechać to wszystko dookoła. Stop. Weź tutaj, nie nabieraj wody.
Ach, myślałem, że damy radę. Ale jak nas znosi ten nurt. Dobrej nocy, dobrej nocy. Jak ja ciebie zobaczyłem, to byłem mocno zdziwiony. Po pierwsze, brałem cię za blondyna. Po drugie, myślałem, że jesteś w moim wieku i twój głos totalnie nie pasował do ciebie. A to pamiętam początki właśnie, gdzieś się tam pojawiałem, czy to jakieś vlogi, czy na Instagramie, to często właśnie były komentarze, że zupełnie inaczej sobie ciebie wyobrażałem. No musimy tymi wyciągarkami, wygląda na to, operować. Nawet nie wiem, czy jest sens mielić kołami, bo to zawsze paliwo. Trochę tam pomagają, no. W ogóle wydaje się, jakby przed nami była głęboka woda, niestety, o. Jakbyśmy tu chwycili brzegu, to już łatwiej. Kurczę, ale to sobie misję wymyśliliśmy dodatkowo. Chcesz dobra. No wrak jest, ale to rozumiem, że dron się tutaj nie liczy. No, to teraz mogę na spokojnie. Sądzę, co na YouTubie grywałem w gry, ale takie dosłownie, że jak kończą, że się danej grze... A, pod content ubierają. Znaczy ja myślę, że to jest jakaś forma pomysłu na siebie, czy też na sam kanał. Wydaje mi się, że okej. No jeżeli on... Czuję, że to jest coś w jego wydaniu takiego dodatniego. To myślę, że to jest spoko opcja. No to trochę z tym nagrywaniem jest, że to tak, jakby to nie zabrzmiało, robi się to nieco pod siebie, nie? Pod taką formę, która z naszej perspektywy, znaczy to osoby, która tworzy daną treść, jest interesująca. Czy może też i wyróżniająca w pewnym stopniu. No ja wiem, że Kondzio zawsze miał taki też pociąg trochę do takiego jakby cosplayu, nie? Może nie zawsze miał opcję, żeby to robić i typowo iść w tym kierunku, ale no miał taki pomysł na to wszystko. Łącząc to z innymi social mediami, wiem, że on też trochę na TikToku wrzuca różnych treści i na Instagrama i wszędzie też w tych przebraniach, no to się jak gdyby fajnie jako jedna całość zgrywa, no ale... No. Czy podziwiam pod tym względem, że no wymaga to naprawdę... Dużo dodatkowego zachodu, muszę to objechać chyba. Wymaga to na pewno dużo dodatkowego zachodu, nawet podchodząc do samych nagrań. Może dzięki temu też to wymusza na nim, chcąc nie chcąc, nieco inny proces nagrywania. No bo tak, u mnie jest ten problem, że ja zazwyczaj robię tak, że nagrywam jeden odcinek, obrabiam, wrzucam. Jakbym nagrywał na przykład 3-4 z rzędu, no to może by szło to sprawniej. Tak, co prawda wtedy byłbym do tyłu z komentarzami i to jest jedyny powód, dla którego no, nagrywam w taki sposób, że nagrywam, wrzucam, publikuję i dopiero później nagrywam kolejne, bo byłbym do tyłu z komentarzami, one niejednokrotnie ratują skórę. Dostarcz, dostarcz. No, ale z drugiej strony, jak czasem, jak na przykład gdzieś wyjeżdżam na wakacje, czy tak samo teraz, jak będzie opcja nagrać do przodu, no to mocno pomaga taki proces, że siadam, nagrywam 2-3 filmy i dopiero wtedy zabieram się za obrabianie. Bo wbrew pozorom, nie wiem w sumie dlaczego tak jest, ale w całym tym procesie działania nad filmami, to właśnie samo ich obrabianie jest bardziej wyczerpujące niż granie i gadanie. Co by wydawało się dziwne. Ale to jednak no jest dużo, dużo takiego wychwytywania różnych, czy to przejęzyczeń, czy jakichś dziwnych miejsc.
na filmie, przycinania, podgłaśniania, wyciszania. I tak po nagraniu mam jeszcze dużo siły, tak po obrabianiu czuję się niejednokrotnie taki wycieńczony. I gdyby sobie zrobić 3 nagrania i dopiero później brać się za obrabianie tych 3 rzeczy, no to myślę, że szłoby wydajniej. A no jakbym obrabiał jak Staszek, to też szłoby, ale no nie potrafię jeszcze, nie mam takiego zaufania do siebie. Nie mam takiego zaufania, że... To na pewno by mocno ułatwiło sprawę, jakby podejść do tematu tak, że załóżmy, nie wiem, przycinam początek, koniec i leci. Bo zamiast siedzieć nad tym odcinkiem godzinę, to siedziałbym 10 minut. No ale mimo wszystko gdzieś mnie to by mentalnie męczyło. Umiesz grać jeszcze sam, to znaczy nie czujesz, że dziwnie, gdy nie mówisz? No jest trochę dziwnie, nie ukrywam. To bardziej nawet niż w graniu, to większy problem mam z oglądaniem filmów. Że muszę gadać w trakcie filmów, że komentować. No, mam taką jakąś dziwną wewnętrzną potrzebę. Chcę się coś zrobić dobrze, to się nie dziwię. No tylko, że właśnie problem jest taki z tym podejściem do obrabiania, że... No to jest coś, co mnie zastanawia od dawna, czy bo to się odbywa kosztem liczby odcinków, czy może jak na przykład teraz zamiast wrzucać jeden dziennie, by wskakiwały 2 filmy dziennie, no to kosztem załóżmy trochę jakości tego obrobienia, czy ostatecznie nie wyszłoby to lepiej. Obrabia się szybciej na dotykowym monitorze albo z piórkiem. Zaczynam na programie. Zastanawiam się właśnie, bo widziałem takie klawiatury są fajne z taką rolką na przykład, czy to by nie przyspieszyło, że sobie tam na tej rolce tam operuję jakimiś tam przycięciami, przybliżeniem, oddaleniem tej linii. No może taka klawiatura typowo robiona pod Premiera by to przyspieszyła, nie? Byłoby inaczej. Myślałeś, aby mieć logo, a że intro, jak to robię? To też, znaczy, pierwsze... No jednak takie intro zabiera też dużo czasu, żeby przygotować. Drugie, że... A ile przy pierwszym filmie to by było ok? Nie wiem, czy i tak dużo osób by tego nie pomijało. No, to tak widziałem, że bardziej idzie się w stronę nawet... Bo i tak mamy jakieś takie powitanie na początek, a widziałem, że coraz więcej kanałów idzie w stronę nawet braku tego powitania, od razu przejście do akcji, żeby było jak najmniej takiego przestoju. No, no ja pamiętam właśnie jak startowałem z YouTube'em to 10 lat temu, to intro to był wręcz taki wyznacznik kanału, że kanał musi mieć intro. I intro jest takim głównym punktem, po jakim się ocenia kanał, czy to będzie coś dobrego, czy nie. Później odeszło się od tego intro na rzecz samego powitania, a teraz nawet widziałem, że dużo kanałów odchodzi od powitania, byle od razu, czy tak samo pożegnanie, od razu przejście do akcji. No ma to sens, bo jednak takie powitanie to jest zawsze 15 sekund na początek, 15 na koniec, na pożegnanie i już jest 30 sekund z filmu. Nie? No, ale to też to bardziej wynika z tego, kto jaki ma pomysł na kanał. No dobrze, w każdym razie pomysł na dzisiejszy wieczór jest taki, żeby tutaj już nasze bezdroża domykać. Piękne foczki i co możemy stracić? Fajnie, że udało nam się tam dojechać mimo wszystko przez tę rzekę, jakoś dostać się do tego miejsca. No kolejna misja będzie ciekawa, ale może jakby przenosić się między bazami. Zobaczymy. A, miałem zobaczyć jeszcze te pojazdy jakieś w sklepie, jak to wygląda. Sklep z pojazdami. Coca Cayenne. No ale tak, to wszystko mamy, to mamy. Kan jest takim kuszącym. W sumie jakby szukać czegoś nowego, to Kana chętnie bym wziął, bo on chyba jeszcze pamięta SnowRunnera. Stepy mamy, tuza acetony mamy. A te są zablokowane. Właściwa osoba i miejsce. W ogóle nie kojarzę tych misji, nie? Ale może sobie... Ile tam ten kan kosztował? Próba pokonania rzeki. Problemy logistyczne.
Ile ten kosztował, ten co kusi nas tutaj? O, Can Marshall. On wydaje się, jakby był w stanie jeździć trochę lepiej niż to, co mieliśmy wcześniej. 20 tysięcy. Nie jest to taki drogi. Dobra. Tatra by była najlepsza, no. Tatra Force. I nie wiedzieć, czemu nam Tatra Force próba pokonania rzeki. No, gdzieś musi być taka misja ukryta. To nie jest problem. Problem, jak masz 5-minutowe filmiki, trzech sponsorów, co mają łącznie 4 minuty w nim. No to jest trochę problem z tymi sponsorami i grami mobilnymi. Często oni tam chcą, żeby właśnie. No, to jest dość brutalne, bo te wszystkie kanały, ale póki co, no, znaczy póki co. Myślę, że w najbliższym czasie na pewno nie ma takich planów. Bo też mi trochę to przeszkadza, tak w odbiorze, jak na przykład chcą, żeby wstawić 60 sekund na początku filmu jakiejś tam takiej sponsorowanej gry albo coś, zachęcić do instalacji mobilki i tak dalej. A lubi się przewracać, a to dobrze wiedzieć, żeby go nie brać. Ale za to niesłychanie dobre stawki są. No, dlatego myślę, że tyle osób. To jest właśnie, to jest pytanie, czy. Jakby na przykład dogadać się, że wstawia się na początku odcinka taką 30 albo 60, to zazwyczaj 60 sekund chcą, 60-sekundową wstawkę sponsorowaną, ale w zamian za to nie ma w czasie filmu reklam Google'a. Czy to by było ok? Co prawda, no pewnie osoby za censami powiedzą, że to nie byłoby ok. No. Ale z perspektywy finansowej to by było tak dla osoby, która tworzy taki film, dużo, dużo bardziej opłacalne, bo tam są, może nawet gdzieś znajdę, tam szalone stawki proponują za takie początki i aż się dziwię, że im się to opłaca. Gdzie to by było? Tylko jak ja bym miał to znaleźć teraz? Kurczę, nie znajdę chyba. Teraz. Nie kojarzę jakiejś gry, która w ostatnim czasie się pojawiła. No, ale wiem, że kiedyś sprawdziłem to w stosunku do Google'a, to jest kilka, jak nie kilkanaście razy więcej niż to co może wskoczyć z reklam. Nie? No. Jak przygotujesz się to i znajdziesz. No ale ja nawet nie wiem, czy mógłbym. Znaczy o stawkach pewnie bym mógł mówić, nie mówiąc o grze po prostu. No. Ja jeszcze wpiszę tak, sponsorship i 30 sekund, może będzie tak. Pre-roll. Pamiętam swego czasu mocno na przykład ta Opera GX, o coś takiego tam proponowała, no to ta Opera, o właśnie, Opera GX, czy będzie tu jakaś stawka? Opera. No ja też pamiętam, że atakowali, ale nie, no teraz tego chyba nie znajdę. Już bez stawek ostatnie te były. Ale w każdym razie wiem, że te wstawki takie, one są naprawdę. To jest dla mnie zastanawiające, że. No, aż tyle są w stanie oferować za to. Dobra, nie ma co przeciągać. Lecimy. Robią tak, że w trakcie filmu mówią o sponsorze. No. Nie, znaczy ja w ogóle nie ma takich jakby planów w najbliższym czasie na pewno. No to jakbym się kiedyś nad tym zastanowił jakoś, ja mimo wszystko, jeżeli cokolwiek robimy sponsorowanego, to lubię to jakoś sensownie wprowadzać, jak na przykład vlogi mieliśmy czy coś, to sensownie, no jednak, żeby to coś jeszcze dawało, no. Żeby coś się za tym kryło, a nie taka chamska reklama. No, ale w najbliższym czasie to nawet nic takiego po głowie nie chodzi. Dobrej nocy. Dobrego dnia, jeżeli to powtórka.
Zostało nam jeszcze trochę tych misji w Expedition, co jest w połowie, chyba jesteśmy, 13 misji mamy. To wygląda na to, że jesteśmy w połowie naszej przygody. No nie wiem, czy one będą później dłuższe, krótsze, ale idzie w miarę sprawnie. Szczególnie, że coraz te wyzwania są też takie. I nam się lepiej jeździ, ale same wyzwania też jakby mają fajne, fajne rosnący próg czy poziom trudności. Zastanawiam mnie, a właśnie z tych, co dzisiaj robiliśmy, to chyba piszą też, jaki jest poziom. O, wysoki. Zagrożona wyspa była na wysokim poziomie. A dzisiaj te wysoki poziom trudności, to co? A, no to ma sens. O, razem z prądem też robiliśmy chyba dzisiaj. Dobra. Czyli no, chciałem właśnie mówić, że czuć, że rośnie też i poziom trudności tych misji, ale o, bardzo wysoki, to jest coś. Ale też i chyba nasza wiedza na temat tego, jak pokonywać te przeszkody, rośnie. No. Dobrej nocy. Nie będziemy już przeciągać. Widzimy się w czwartek na kolejnym live'ie. Trzymajcie się. Hej, hej.